Siemaneczko, witajcie bardzo serdecznie na moim kanale. Tutaj Ryczek i witam was, kochani, w kolejnym, już tak w sumie długo wyczekiwanym odcinku. Ten odcinek miał się powiedzieć czas temu, ale ja to byłem człowiek zapracowany, nie miałem kompletnie na nic czasu. No i niestety odcinek się pojawia, no, z opóźnieniem prawie dwu czy trzy tygodniowym. Więc no, trochę opuściłem Eurotrack, muszę wam powiedzieć, że trochę opuściłem, a jak się za nim stęskniłem, to jest w ogóle abstrakcja. Słuchajcie, tak się mega stęskniłem, w ogóle jak odpaliłem dzisiaj Eurotracka, mówię, o, to będzie dzisiaj mój dzień, to będzie moje nagranie, to będzie świetny odcinek, świetny materiał, więc mam nadzieję, że będziecie razem ze mną się dobrze bawić, albo jako podcast, słuchając mnie i jadąc sobie w Eurotracku lub oglądając mnie na telefonie, telewizorze, czy na monitorze waszych komputerów. Słuchajcie, ja się mega jaram, mega się cieszę, że mam czas, że w ogóle dużo spraw przez te dwa tygodnie się tyle rzeczy ogarnęło, że jestem w stanie wam powiedzieć, słuchajcie, ziomki moje, wracam na YouTubka z pełną parą, słuchajcie, mimo dalej próbuję się wdrażać w to nagrywanie. Powiem wam szczerze, nie nagrywając dwa tygodnie i tak sobie parę dni temu zasiadłem do mafii, to ja takie, ale ja mam tu gadać na mikrofonie, ja w ogóle taka, why, jak to się robiło, nie? Słuchajcie, ja po prostu prawie zapomniałem, jak się nagrywa. Ale tyle radości mi to sprawia, tyle entuzjazmu, tyle pozytywizmu mam dzięki temu, tyle mordka mi się tak szczerzy, kiedy ja włączam ekrzyna, ustawiam blueta, ustawiam, wiecie, wszystkie te ustawienia, które muszę poustawić, i mikrofony, i kamerkę, i ja takie, Jezus, jest, jest, w końcu, ja taki podjarany w końcu. Ale trochę cyrk dnia mi się poprzestawia, wiecie, bo jak ja byłem, wiecie, w pracy, ogarnąłem rzeczy związane z firmą, pracą i tak dalej, tutaj dodatkowo sprawy rodzinne, to taka 23, 22 kładłem się spać, nie? A teraz, kurde, Arek, ty wracasz do YouTube'owania, 22, 23, to w ogóle ty o tym zapomnij, też to będzie dopiero, słuchajcie, pierwsza, druga, ewentualnie jeszcze trzecia, no po prostu muszę zmienić mój cykl dobowy i tyle, słuchajcie. Ale cóż, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym 109 odcinku, bo bodajże, dobrze mówię? Proszę spojrzeć. Tak, 109 odcinek, 108 odcinek był zapisem z live'a, który był jakiś czas temu, wróciłem wam zapis z live'a, bo tam zwiedzaliśmy sobie Iberię. I słuchajcie, tak jak sobie chciałem 2 czy 3 tygodnie temu zrobić, to zrobię to dzisiaj, czyli pojedziemy sobie po Iberii. Słuchajcie, znajduję się w miejscowości Tuluzja. Ona jest, słuchajcie, na granicy, ja wam pokażę. Ona jest na granicy właśnie Francji a Hiszpanii. Słuchajcie, są tutaj tereny nieodkryte, w sumie się dziwię, bo jestem dzisiaj i dzisiaj pokrywam sobie na profilu właśnie z multiplayera i trochę jestem zdziwiony, że czemu jest nieodkryte. No ale dobra, rozumiem, że tam się cofałem z 1 na 1.40 na 1.39 i z powrotem i dlatego te drogi są jakby nieodkryte. Dzisiaj będziemy sobie parę rzeczy zwiedzać. Chcę, żeby ten odcinek był bardzo atrakcyjny, trasa będzie długa, ale mam nadzieję, że całą sobie traskę zrobię sobie dzisiaj na odcineczku. Mam dużo tematów dzisiaj do omówienia. Przecież kurde, 3 tygodnie nie było odcinka, no to halo, no to muszę sobie pogadać, nie? Starałem się sobie na stacji zatankować moją skaniulę, żeby ona świetnie, elegancko chodziła. Jest to Scania, dzisiaj nie Volvo, tak jak wspomniałem, jeżdżę dzisiaj na profilu z multiplayera, bo słuchajcie, myślałem sobie, że zagrać sobie na moim głównym profilu, ale słuchajcie, nie zagram, bo tam są modyfikacje, jest promoc, Poland Rebuilding i tak dalej, no i kurde, no nie widziałbym tego, tej Hiszpanii, tej Portugalii faktycznie, jak studio SS Software zrobiłem i stwierdziłem, dobra, kolejny odcinek będzie z głównego, a dzisiaj jeszcze profil z multiplayera. Słuchajcie, my tu gadu, a tu widzę, ruch na drodze jest, kurczę, wam powiem, w tej Hancji, ruch na drodze niczym, kurde, w Rzymie. Tu się korki porobiły. No mam nadzieję, że nie jedziemy w lewo, tylko w prawo, bo w lewo to kiepsko to widzę, słuchajcie. Ale no dobra. Wskakujemy do naszej ciężarówki. Ops. I jesteśmy, słuchajcie. Oto moja skania. Kurde, stęskniłem się. Nawet za tą skanią się stęskniłem. Czyli słuchajcie, live'y. Czy się teraz ciemniej zrobiło? Słuchajcie, bo dzisiaj nagrywam w całkowicie innych warunkach. Wiecie co, ja ruszę już powoli. Nagrywam to w całkowicie innych warunkach. Czemu? Słuchajcie, bo nagrywam to dla was w ciągu dnia. I powiecie mi, kiedy wy widzieliście odcinek, który był nagrywany w ciągu dnia? No, no wcale. Znaczy, kiedyś tak. Teraz to ja już przestałam robić takie, wiecie, takie rzeczy, że nagrywam w ciągu dnia i nagrywam wam tak naprawdę cały czas w nocy.
Ale no kurczę, zdarzyła się okazja, ja mówię, dobra, ciśniemy, nagrywam odcinek po prostu dzisiaj. Kurde, jest taki ruch, że jak mi tak klatki pospadały w tym Eurotracku, Eurotrack zrobił się w ogóle taką bardzo gigantyczną grą i taką wymagającą dość ostatnio. Przedstawiacie te graficzne rzeczy, co pozmieniali. Kurde, ale ta kierownica się badżuje. Halo? Pliska, wpuśćcie mnie. No takie korki w tej Francji, że mi kurde dziś nie wjedziemy chyba. Po sobie z kamerą z tą zewnętrzną, bo kurde w środku to mnie tak ladzi. O, tu się zrobił po prostu taki korek i wiecie co, gra... Mój komputer nie daje rady po prostu, nie? On już głupieje, jak widzi tyle samochodów. Ale mam nadzieję, że tu mnie ktoś przepuści, spuści ten ręczny. Skręć w prawo. No, wpuść mnie tym żółtym, halo? No. Jedymy! O, ciepiornie, jak my tak będziemy jechać, to my na do jutra nie dojedziemy, słuchajcie. I no, ten odcinek będzie trwał, trwał i trwał. Ale póki jeszcze sobie stoimy, słuchajcie, to aż se tutaj poustawiam ten kontroler, żeby on tak nie robił takie... tak zwanej padaczki, żeby nie dostawał. I po prostu... zrobiłem go sobie tak. I powinno być good as money is. No. Dobra, słuchajcie, jakoś sobie stoimy już teraz. Ale ja tak wam powiem, że tak mega, mega stęskniłem się za tym, żeby usiąść, pogadać, ponagrywać. No kurde, jakby to minęło, nie wiem, jakiś szmal czasu. No i wyobraźcie sobie, że miałbym sobie teraz zrobić jakąś taką, nie wiem, miesięczną, dwu, trzy miesięczną przerwę. No nie, no nie wyobrażam sobie tego, bo ja bym kompletnie bym, no, zgupiał. Ja bym, no, nie dał rady mieć tak długą przerwę. I sam, czemu tu jest taki duży korek, patrząc na to, że oni jadą cały czas prosto. Dobra, wbiliśmy na drogę, rozumiem, że to skrzyżowanie, które tam jest, to w ogóle koliduje w cały ruch AI. Kurde, ta gra teraz tyle wymaga, żeby musiał zmienić, kurde, wręcz natężenie ruchu. Pioruny, co tam jedzie? Natężenie ruchu musiałbym zmienić, kurczę, w takiej kwestii. Ale to słuchajcie, ogarnę do kolejnego odcinka, bo teraz to i no, takie klatki mi spadły, że jestem w szoku, słuchajcie. No ale się nie dziwię, no gra została duży zastrzyk grafiki i tak dalej, więc no wcale się nie dziwię, że po prostu gra teraz po prostu więcej wymaga. Ale kurde, wydaje mi się, że w poprzednim odcinku, jak graliśmy sobie na 1.40 na tym, nie odcinku, a bardziej na tej transmisji na żywo, to, że te światła i w ogóle kokpit tej całej ciężarówki z środku był słabiej widoczny. Teraz jest wszystko tak to przeostrzone, fajnie to jest zrobione. Pytanie, czy oni to poprawili w jakiejś łatce po prostu w aktualizacji. No na pewno były takie łatki przez te całe 3 tygodnie, no musiały być. Które poprawiają cały czas optymalizację i strzelam, że całkiem możliwe, że to właśnie poprawiło tą widoczność w środku w ciężarówce. No i bardzo spoko, kurczę, bo no... nie było to za ciekawe, kiedy no nie widziałam tego jakiejś tam pewnej fajnej okazałości. Więc wam powiem, że no dobrze, dobrze tak się wydarzyło i dobrze, że jest teraz jest wszystko elegancko. Słuchajcie, widoczne, no dobra, ciśniemy, wyjechaliśmy z miasta w końcu. Bo kurczę, tylu w wojażach, ale się udało, słuchajcie. Dojedziemy do... znaczy, gdzie my w ogóle teraz jedziemy? Jedziemy po ładuneczek, słuchajcie. Dość ciekawy ładunek, w ogóle jak na dzisiejsze czasy. Bo jest to ładunek bardzo specyficzny, nie wiem, czy się domyślacie, czy nie. Jeżeli nie, no to w sumie zaraz się dowiecie, cóż to takiego może być. I tym ładuneczkiem, słuchajcie, polecimy sobie w długą podróż. Oceniam się taki długi ładunek, który prowadzi przez środkową Hiszpanię. Że łocie piorun, żeby zjeść te najtakie... wybitne, najtakiej fajne mi się wydaje po prostu miejsca, które no warto byłoby odwiedzić w Eurotracku i myślę, że w rzeczywistości również, ale no dzięki temu, że Eurotrack odwzorowuje bardzo dobrze miejsca, w których jedziemy, no to słuchajcie, no wycieczka prawie jak w realu, nie? Kurczę, jedziemy. Jedziemy, słuchajcie, w miejsca i po prostu, no, zwiedzamy. Nie ma co, nie ma to tamto, słuchajcie. Więc tak sobie to dzisiaj zrobimy, weźmiemy sobie ładuneczek, zrobimy sobie parę tematów, mam tematy, które myślę, że na początku poruszę, znaczy się zastanawiam, czy na początku muszę poruszyć właśnie temat SC Software, czyli tematy związane właśnie bardzo z DC Iberia. I ten temat chyba sobie poruszymy. Tak wiecie, tak, żeby to sobie poruszyć, a potem pogadamy sobie, słuchajcie, już na tematy moje. Pogaduszki, tak jak ja to lubię, tak jak, no po prostu, no, uwielbiam do was rozmawiać, uwielbiam z wami rozmawiać.
prowadzić tak naprawdę monolog, ale no, tak myślę sobie, że prowadzę dialog, bo tak w sumie jakbym z wami rozmawiał. No ale mega, mega się cieszę, że po prostu no podjąłem tą decyzję, że kurde Arek, okej, wracamy, trzeba spiąć tyłek, trzeba się ogarnąć, bo kurczę, jeżeli będę tak leniuchować, to nic z tego nie będzie, ale przecież ja coś chcę osiągnąć w tym życiu, nie? Praca pracą, dom domem, ale kurczę, pasja pasją i no możecie zauważyć, że gdyby to robił dla hajsu, no to, no nie byłoby takiego flow i w ogóle bym nie wiem, czym się przejmował, a ja tak naprawdę, słuchajcie, no robię to z pasji, robię to, bo chcę, robię to, bo lubię i w sumie, czy ja z tego YouTube'a coś mam, czy nie mam, jeden ciul, fajnie jak patrzy się i że te pieniążki, wiecie, rosną i kurde, okej, fajnie, pieniążki urosły, skręć w prawo bodajże, i fajnie, pieniążki urosły, ja jestem szczęśliwy, mam jakieś pieniążki, mogę coś sobie kupić i tak dalej, czy coś właśnie związanego z tym, co robię, i tak dalej, ale również no, są to pieniążki, które no, przyznajmy sobie szczerze, no każdy potrzebuje pieniążków, tak? I no piorun, a wy macie ustą pierwszeństwa, czy... Czy macie tu te znaki? Bo może ja mu wjechałem. Myślicie, że oni to mają inaczej? Nie no, ustąp mają jak nic. On we mnie przygrzmocił, co za typ, no. I sobie myślałem, kurde, może ja coś źle zrobiłem? Przecież, kurde, na rondzie zawsze był ustąp. Wiem, że chyba na... Gdzieś jest, na Rosji czy na Ukrainie jest odwrotnie? Nie, na Litwie chyba. Litwa, Łotwa. No gdzieś w tych rejonach jest chyba na odwrót. Ale no kurde, zszokował mnie typek, jak we mnie przygrzmocił, no. Nieładnie, nieładnie, nieładnie. No dobra, słuchajcie, powoli dojeżdżamy. Więc już nie będę zaczynać kolejnego jakiegoś tematu. Pojedziemy sobie elegancko po ładuneczek. Bardzo ciekawy. Bardzo taki specyficzny. Zresztą możemy też o nim sobie porozmawiać, bo to jest ładunek bardzo taki, wiecie... Taki, który jest kontrowersyjny, kontrowersyjny trochę. Pięknie, otworzyli nam bramę. No dobra, bierzemy ładuneczek. Dzień dobry! Rynek przysyłek, no i słuchajcie, co my tu mamy? Szczepionki medyczne, słuchajcie. No jak na dzisiejsze czasy, to te szczepionki medyczne to jest całkiem spoko temat, myślę. Znaczy spoko temat, po prostu możemy sobie o tym trochę powiedzieć. Ja myślę, że będę sobie... Schwarzmillerkę. Albo nawet niech jest i ta kroneczka. A co tam? Ale sobie zobaczymy, ile mamy kilometrów. Ale prawie 500 tysięcy dostaniemy za ten ładunek, więc kurde, spoko sumka. Jak my dzisiaj zrobimy tą trasę, to ja będę w ogromnym szoku, słuchajcie, bo to nie jest lada hopsiub 300 km, tylko kurde 1500 pewnie około. Tak by na nim strzelam. Ja myślę, że... A dam radę, tak? Podpijemy to? Jo! Ale nice! No dobrze, spójrzmy jak wygląda w ogóle szczepionki medyczne 5 ton, czyli bardzo lekki ładuneczek, ale taki trochę, wiecie, niebezpieczny. Do Lizbony 495 tysięcy, 40 godzin trasy, 11% uszkodzeń ciężarówki. Jak to się stanęło w ogóle? Ja tego nie dopatrzyłem. I mamy w zasadzie 1258 km. Ale ja tu sobie skonfiguruję, bo ja chcę jechać przez Madryt. Nie chcę jechać przez Madryt i chcę jechać przez Barcelonę, więc my jedziemy sobie tędy. My pojedziemy, słuchajcie, sobie tędy. Przez Barcelonę. O! Przez Barcelonę sobie pojedziemy, słuchajcie. Pojedziemy sobie przez Madrytyn. O! Pojedziemy, tak? Czyli jedziemy, słuchajcie, tak. Przez Barcelonę, przez Saragossę, przez Madryt, przez, słuchajcie, Badajoz, przez Lizbonę i z Lizbony, albo to jest za Lizboną trochę, możemy tędy? Możemy, ale nie, pojedziemy sobie z centrum Lizbony. O, słuchajcie, powiem wam tak, ta trasa mi się podoba. Po prostu mi się ona, słuchajcie, podoba. Mamy 1600 km, czy mamy o wiele więcej, ale po prostu chcę sobie Barcelonę, Madryt i Lizbonę pozwiedzać. Drogę. Więc tak jak Ania powiedziała, w drogę. Więc nie ma co obijać bawełnę. Słuchajcie, ja dzisiaj jestem mega przygotowany na długi ekstra super odcinek, bo mam herbatkę. Mam kawusię, więc jestem, słuchajcie, gotowy. Jakby mi gardło wyschło, jakbym tu już wypił, to słuchajcie, mam wodę. Tym razem do Lidla. Nie wiem, tak się ostatnio przerzuciłem, bo... Nie wiem, tak jakoś miałem
po drodze i mówię, dobra, wstąpię do Lidla, była promocja, to jest grzewki w cenie jednej, czy dwie zgrzewki taniej, no nie wiem, jakoś tak było, więc ja mówię, a, bierę, co tam, nie? Więc dokupiłem sobie, słuchajcie, dwie zgrzeweczki, no i teraz będę pić sobie Saguarę. Oczywiście nikt mi nie zapłacił za reklamę, więc to nie jest sponsorowane, wiem. Zresztą co do sponsoringu, to też sobie, słuchajcie, opowiemy. Ale co o szczepionkach, słuchajcie, no ja tak sobie myślę, ten cały temat szczepionek, że niby okej, mamy się rejestrować, do któregoś tam maja jest taka rejestracja telefoniczna, każdy rocznik się rejestruje. Potem mają być szczepienia zbiorowe, znaczy szczepienia zbiorowe, po prostu idziecie do jakiegoś punktu, zapisujecie się, wypełniacie ankiety, idziecie na szczepienie, no i ja takie... Ale... Po co w ogóle cała szopka, że mamy dzwonić przez telefon, jak możemy, może się każdy się przejść i się zarejestrować, no? Tak trochę, no nie rozumiem tego, no. Rozumiem, że te starsze osoby, żeby były jak najszybciej i tak dalej, okej. No nie wiem w sumie, ja ogólnie muszę wam powiedzieć, że ja mam bardzo, ale to bardzo mieszane uczucia co do tych szczepionek, bardzo dużo opinii się bardzo negatywnych słyszy, słuchajcie. Pozytywnych również, bo tam się dopytuje ludzi, tych starszych, tak, z rodziny czy nie z rodziny, jak tam się czują po szczepionce i tak dalej. Wszyscy mówią, no czuję się dobrze, czuję się lepiej i tak dalej. Gdzieś tam mówią mi, że niektórym była gorączka, niektórym było brak mięśni, niektórzy mieli, kurde, wręcz objawy COVID-a po wszczepieniu szczepionki, no to też takie I powiem wam, że na ten moment ja nie wiem, czy ja chcę się szczepić, czy ja chcę to zrobić, mam bardzo mieszane uczucia. Ja mam tylko nadzieję, że moja firma, w której pracuję, nie zacznie wymagać tego, że mają się wszyscy pozaszczepiać, bo może to być przypał, żeby być tak, wiecie, zmuszeni do szczepień. Boję się też tego, że oni wprowadzą to jako obowiązkowe szczepienia dla każdego, wiecie, Polaka. Druga strona medalu, co się stanie, jeżeli się nie przeszczepimy, tak? No jeżeli ktoś już przeżył COVID-a. Ja strzelam, że tego COVID-a już przeżyłem chyba z 3 razy. Patrząc na to, że u mnie w domu, no, wszyscy byli chorzy i różnie, każdy miał w ogóle inne objawy. Więc no, ciężko to tak, wiecie, powiedzieć, czy miałem, czy nie miałem. Ja się jakoś tam specjalnie nie testowałem, nie badałem i stwierdziłem, że po prostu to się wyleczy. No ja tam, nie było u mnie czegoś takiego, że miałem, cierpiałem, nie wiem, leżałem w łóżku, umierałem z bólu i tak dalej. No nie było, no. Strzelam, że mogą to po prostu przejść jakoś bezobjawowo i tyle. Ale no, wracając do szczepionek, czy ja będę się chciał szczepić? To jest ciężko. Ciężko mi powiedzieć w zasadzie, czy chcę, czy nie chcę się szczepić, bo... No tak jak mówię, mam mieszane uczucia, dużo opinii złych i dużo opinii negatywnych i trochę opinii pozytywnych, że w sumie dobrze się czuję i tak dalej. Ale dalej mimo wszystko, no nie wiem. No mam mieszane uczucia, bardzo mam mieszane uczucia. Dajmy sobie 84. I w sumie powiem wam, że na ten moment mówię nie. Ale jeżeli coś mega się zmieni, nie wiem, firma będzie wymagać i... No ja za granicą podróżować nie będę, no mam nadzieję, że nie będzie już takiego, że kurczę... muszę mieć szczepionkę, bo nie wyjadę z miasta na przykład, albo bo nie wyjadę z województwa, no to będzie słabe. Ale jeżeli chodzi o podróże za granicą, no to w sumie wiecie, no ja nie będę jakoś specjalnie wyjeżdżał za granicę. Jedynie co, no to nie wiem, może na Niemcy w tę stronę i tyle, póki się ten cały covidowska epidemia nie skończy. Nawet nie wiem, czy ja na Niemcy będę chciał jechać, bo coś myślałam o wakacjach, nie że Niemcy, ale gdzieś zahaczyć o Niemcy, ale tak, to powiem wam, że nie mam jakiegoś wielkiego, wiecie, parcia na to wszystko. Więc tak jak mówię, no na moje no ja mówię nie. Ja nie mówię, jeżeli macie inne zdanie, dajcie znać w komentarzu, co myślicie o tych szczepionkach, czy pójdziecie na szczepionkę, czy nie pójdziecie. No jakie jest wasze zdanie też na ten cały temat, bo no jest to temat bardzo kontrowersyjny, bardzo taki, no w sumie dla mnie jest bardzo skomplikowany, bo nie jest łatwy temat, jeżeli chodzi o te szczepionki, bo my sami nie wiemy, jak one tak naprawdę mają działać, jakie są skutki uboczne, bo z tego co widziałem, te skutki boczne są przeróżniaste. Jedni mają tak, drudzy mają tak i w sumie każdy ma inaczej. Ale jak tu każde auto będzie stawało, no i wyłączyłem kierunkowskaz, bo widziałem, że oni stawali cały czas. Ale kurde, no jak ten coś z przodu nie ruszy. No dobra, to tym traktorem powinno być okej. Widzicie, że się napije, bo już mi wyschło w gardle. Ja jedynie co mogę powiedzieć, to dłuższego czasu mam problemy z gardłem, ale to jest z tej kwestii, że ja dużo gadam. Druga sprawa też jest to, że u mnie w firmie cały czas chodzi klimatyzacja.
I to też może być tego wina, że po prostu cały czas pracuję w miejscu tak naprawdę klimatyzowanym, tak? I moje gardło też dostaje jakby po dupie, bo no męczy się to gardło, no kurde, jakie gardło by się nie męczyło, patrząc na to, że cały czas, rozumiem, w samochodzie, jak jedziemy, to jest klima i tak dalej. Okej, to jest chwila, kiedy jedziemy, jesteśmy w trasie. Ale pomyślcie sobie, że ja tą klimatyzację mam 24H na dobę. Znaczy może nie bez przesady, ale no ona cały czas chodzi u mnie w pracy i no jest to w pewien sposób niebezpieczne, ale pracowanie w dusznej atmosferze to jest jeszcze gorsze. Kiedy ja sobie odpuszczam na przykład pracowanie, wyłączam klimę, to na przykład wtedy boli mnie głowa i taka sytuacja była parę dni temu, kiedy no chciałem, żeby moje gardło aż tak nie było wyniszczone, bo wiecie, mam w głowie, że chcę wrócić do YouTube'a, chcę nagrać, chcę, żeby dobrze było mnie słychać, dobrze, żebym mówił i tak dalej, a tu nagle pęk, kurde, klima jest w pracy i oj. Sorry, moja wina, przyznaję się. Właśnie nie zapatrzałem się, kurczę, cię mam jechać. No. I powiem wam, że to wyłączyłem tą klimę, tak? I no siedziałam w biurze, siedziałam w miejscu, gdzie nie ma, wyłączyłem tą klimę, no i faktycznie powiem, że tak mi głowa bola, było tak duszno, że faktycznie pod koniec już tak sobie podłączyłem tą klimę, no i no nie jest to dobre, no ale nie mam innych warunków i niestety w takich warunkach muszę pracować i zresztą, no trudno, no nie może być tak dobrze po prostu. I dlatego to gardło po prostu mam trochę takie, mi się wydaje, że ono jest bardzo wysuszone po prostu, ja muszę dużo pić, żeby to gardło po prostu odsuszyć, tak żeby po prostu nie było aż tak sucho w tym gardle, no bo kurczę, no inaczej jest ciężko, powiem wam, bo rano się budzę, boli mnie gardło, piję herbatę, czasami przychodzi, czasami jak nie przychodzi, to wiem, że to jest po prostu tak wysuszone gardło przez tą klimę, że no nic na to, słuchajcie, nie poradzę. Dobra, bo my odbiliśmy temat szczepionek, bo zaczęłam o szczepionkach gadać. Ale no co, no w skrócie o szczepionkach, no co, no dajcie znać, co wy myślicie o tych szczepionkach na COVID-a. Ja osobiście na ten moment mówię nie, zobaczymy jak będzie dalej w sumie i to tyle, słuchajcie, jeżeli chodzi o szczepionki z mojej strony. Bo wiem, że są trzy różne rodzaje, w sumie już nie pamiętam, która była ta gorsza, która była zła, niektóre są wycofane w innych państwach, u nas nie, bo u nas nie było jakichś tam przypadków, no ale jeżeli były przypadki, które były gdzieś tam za granicą, no to kurde, Polska mogłaby wziąć to pod główkę, że kurczę, halo, ale oni mieli taki przypadek, moglibyśmy też wyłączyli tą szczepionkę z obiegu i tak dalej, nie, po co. No dobra, no trudno, takie mamy klimat, takie mamy państwo i nic na to, słuchajcie, nie poradzimy. Kurde, muszę to objazdy powyłączać, bo kurczę, bo znowu coś się tam wydarzy, kurde, w Hiszpanii i tyle z tego będzie, słuchajcie. Zbliżamy się do bramek? Czy zbliżamy się do granicy w sumie? Do bramek się zbliżamy, ale my jesteśmy jeszcze we Francji? O, jeszcze kawał drogi mamy chyba. Czekajcie, a sobie zerknę mapę, jak to... A, faktycznie, przecież my cały czas będziemy we Francji. To jest dopiero granica, no dobrze. Wjeżdżamy w brameczki, weźmiemy bilecik prawdopodobnie i słuchajcie, lecimy z tematami, lecimy w drogę. O, pojedziemy sobie prosto, pojedziemy sobie na telepasy, czy autopasy, jak to się nazywa. Ściągnie nam z konta, cyk. I już, w zasadzie. O. No i pięknie, słuchajcie, i lecimy. Wiecie co, może faktycznie poruszymy pierw tematy studia SS Software, tak sobie myślę o tej Italii, sobie pogadamy chwilę, znaczy chwilę, nie wiem, jakiś tam czas sobie pogadamy o Italii, bo myślę, że to jest taki priorytet, który chciałbym wam powiedzieć, oczywiście priorytetowo są też tematy moje, bo to jest związane z tą przerwą, czemu była i tak dalej, i co się zmieniło, co będzie, to są tematy, które też chcę poruszyć, które dzisiaj poruszę, dlatego mówię, że dzisiejszy odcinek będzie po prostu długi, długi, fajny i wydaje mi się, że kurde, dużo osób się z was stęskniło, więc myślę, że naprawdę będzie sympatycznie. 84 i słuchajcie, biorę telefon w rączkę i lecimy z tematami, bo mam ich prawie dwie strony, słuchajcie, trochę ich mam. Informacje od studia SS Software. DLC Beria, czyli informacje o DLC Beria plus wydarzenie Crushing Iberia. Teraz o co chodzi, słuchajcie, czego możemy się spodziewać w DLC Beria? DLC Iberia jest to półwysep iberyjski, ma powierzchnię ponad 580 tysięcy km kwadratowych, więc jest to nasze największe do tej pory DLC z iloma 49 miast. Słuchajcie, kurde, 49 miast, gdzie my dostaliśmy chyba, żeby wam nie skłamać, a sobie zerknę, przyznaję wam, że sobie teraz wstanę, widzicie mnie, jak sobie wstałem i na przykład mam DLC do Morza Czarnego i tu mamy 11 nowych miast. Na przykład wyciągnę teraz Bałtycki Szlak.
czyli Bałtycki Szlak tutaj. I tu mamy, słuchajcie, 23 duże miasta, czyli tu już mamy więcej. Czyli zobaczcie, poprzedni odcinek, droga do Morza Czarnego, czyli Rumunia i... dobrze mówię? Tak, Rumunia, Turcja i te rejony tam, no to było 11. Na przykład Viva la France, czyli Viva la France, słuchajcie, było 20 nowych miast, tak? No i Italianos i Italia było 19 nowych miast, czyli najmniej dostaliśmy w ogóle w dodatku z Rumunią, o dziwo. Czyli w tym ostatnim dodatku przed, Iberią dostaliśmy, kurczę, najmniejszą ilość miast. I pytanie, czy ja rozumiem, że studio poszło po rozum do głowy i stwierdziło, kurde, my Polaki, czy inni państwo płacą za dodatek. Kosztuje on 69,99 czy 70 zł. Ba, nie ma wersji pudełkowej, co mnie mega zmartwiło i nie jestem z tego powodu mega zadowolony, bo uwielbiam mieć pudełka, tak jak zresztą przed chwilą widzieliście. No i kurczę, no studio, co jest z wami? Ostatnio daliście nam 11, teraz daliście nam 49. Teraz pytanie, o co chodzi? Czy oni już tak trochę tą Rumunię, tylko żeby ją dopchnąć i żeby była? Czy na przykład, słuchajcie, oni już od dłuższego czasu po prostu robili Hiszpanię i Hiszpania była, Hiszpania i Portugalia była robiona... Oj! Że Hiszpania była robiona znacznie, znacznie dłużej. Ta DLC Iberia była robiona bardzo, bardzo długo. Patrząc na to, że oni też mieli czasy COVID-a to były, więc strzelam, że większość z nich i tak również pracowała zdalnie w domu. Więc to też jest możliwe, że po prostu oni w domu tworzyli, no i każdy miał swój zamysł, każdy miał swój pomysł i po prostu tak tyle wyszło. Co też jest oczywiście możliwe, bo wiecie, no oni nie mieli jakiegoś stałego kontaktu między sobą, więc te 49 miast jest to naprawdę ogromna ilość, jeżeli chodzi o takie DLC mapowe i tak jak studio samo wspomniało, że jest to ich pierwsze, największe DLC, które zostało wydane. Poczekajcie, bo tak się zacząłem zastanawiać, ile Skandynawia miała, bo Skandynawia też miała trochę tych miast. By the way, tak wygląda Skandynawia. I Skandynawia, słuchajcie, miała 19 nowych miast. Czyli no 19, chyba 19 to było najwięcej bodajże. 19, to było chyba 21, tu było 11 w ogóle ta... Ja nie wiem, te rejony tej Rumunii, Bułgarii i Turcji, coś tak, kurde... Coś tu ich nie pykło po prostu, coś tu się... Wow! Coś im się to po prostu... Czekajcie, bo się w kablach poplątałem. O. Coś im się, kurde... No nie wiem, no to dziwna sytuacja w sumie, bo... Dla mnie no to powinno być wszystkie takie DLC ujednolicone w ilość miast i tak dalej, nie, że raz jest dużo, raz jest mało. Może oni faktycznie stwierdzili, że my jako... Gracze potrzebują po prostu większej dawki energii i większej ilości DLC. Co no też jest całkiem możliwe, że na taki pomysł mogli oczywiście wpaść. Ale mega fajnie, że jest aż 40 nowych miast. Jest to DLC, które zostało najbardziej dopieszczone, mi się wydaje. Ono jest tak mega dopieszczone, bo po prostu dłuższy czas oni go robią. Przecież oni mieli go wydać wcześniej, mieli go wydać jeszcze w zeszłym roku, no ale oni się wstrzymali, oni stwierdzili, że chcą to poprawić, chcą to wydać w lepszej okazałości. Jezus Maria. Idę, ja jadę. Chcą to wydać po prostu lepszej okazałości. W sumie no ich rozumiem, tak? No chcą wydać produkt pełnoprawny, a nie łatując go cały czas jakimiś aktualizacjami do mapy. No w sumie, no jest to głupi zamysł, głupi pomysł, żeby cały czas coś robić, jakieś aktualizacje, bo kurde, ileż można niż wypuścić jeden pełnoprawny, pełny produkt, który twierdzą, że okej, słuchajcie, on jest zrobiony na tip-top, nie będziemy mogli później poprawić. I tyle, słuchajcie. Oczywiście strzelam, że poprawki były cały czas i robili na bieżąco, bo ciężko wydać DLC, grę w ogóle w takiej, wiecie, pik jest zrobiona na tip-top, elegancko, picobello, tak? No, nie jest to proste, po prostu. Zjeżdżam już na Barcelonę. O, ja cię kręcę! No powiem wam, że tak dawno nie widziałem w ogóle, powiem wam coś szczerze, ale jak teraz patrzę na tą grafikę i no po prostu wygląda cudownie. Ta gra wygląda teraz o wiele, wiele lepiej, jest przyjemniejsza, realniejsza i po prostu no skradła moje serce i skrada w ogóle cały czas. Puścisz mnie? Dzięki. No po prostu skrada moje serce jeszcze w tym przypadku, kiedy no jest ta grafika polepszona, poprawiona, to ja już w ogóle jestem startuszka. Ojejk. Więc no. Cóż tu dalej mamy? 40 nowych miast, z których każda oferuje szeroką gamę ładunków. No i o tych ładunkach również, słuchajcie, no... Nie jest to tak, że jest miasto, które jest puste, tylko faktycznie są w nich jakieś miejsca, gdzie możemy załadunkować się i tak dalej. Uuu.
Tu już widać, słuchajcie, jak wjeżdżamy tutaj, to już widać, że tu są w ogóle inne tekstury. No, oczywiście, no... Studio nie jest, wow! Studio nie jest w stanie zrobić takie same tekstury wszędzie, oni cały czas ulepszają te tekstury. I widać to, i widać, że tu jest całkiem inaczej, widać, że tu jest, kurde, inaczej, klimatyczniej. No wow, podoba mi się to mega. Super, super to wygląda, naprawdę wygląda to. Tak, buena fantastyka. No ale dobrze, 84 i ciśniemy, słuchajcie. Dwie największe potęgi przemysłowe Iberii to Portugalia i Hiszpania. Ich łączny eksport obejmuje m.in. tekstylia i odzież, żywność i napoje, metale, chemikalia, produkty z drewna, rafinację ropy naftowej, konserwy rybne, wyroby z gumy i tworzyw sztucznych, elektronika i telekomunikacje, transport kolejowy i sprzęt lotniczy, budowy statków i oczywiście turystyka. No i w sumie oni tutaj wymienili to, strzelam, że jakie ładunki byśmy mogli tutaj przenosić właśnie z tych oto miast w Portugalii, Hiszpanii. A powiedzieli nam trochę, w ogóle, ja zauważyłem, że trochę Eurotrack i ten blog w ogóle Eurotracka robi się dla nas taką Wikipedią w sumie, bo on nawet nam powie, kurde, jakie ładunki są przenoszone jakby no, z tamtych miejsc, kurde, i tak jedziemy już teraz powoli, bo tu jest, no jedź tym białym czymś. Więc tak trochę nas uczą tego, co tak naprawdę z Hiszpanii, Portugalii się przywozi, dowozi i tak dalej. To jest też fajne, że kurczę, blog Studio CS Software, kiedy ja sobie go przeglądam co jakiś czas, nie jest taką dawką informacji, po prostu wypuściliśmy to. Tylko oni jeszcze fajnie podkreślają, co zostało winione, jakie jakie ładunki. Czekajcie, bo już mi wyschło w gardle. Jakie ładunki możemy przywozić właśnie z Portugalii, z Hiszpanii, czego możemy się spodziewać? Jakich ładunków możemy się spodziewać właśnie z tych państw? Espanol, Espania! Jesteśmy, słuchajcie, w Hiszpanii. Wjechaliśmy do Hiszpanii. No, wam powiem, jak się cieszę. Ale ładnie to wygląda tam na dole, widać, że to są takie domki. Pięknie. Bardzo lubię takie detale, które są gdzieś, wiecie, w odległości, niedaleko. Te jakieś kamienie. No ładnie jest to zrobione, no kurczę. Naprawdę, Studio STS Software, mimo że mi nie odpisujecie na maila, to brawo, brawo. Studio, brawo, naprawdę. To, co tu zrobiliście, to, co jak to wygląda, już na samym wstępie, jak wjechałem tutaj, tą trasą, to jest dla mnie wow. I nie jest tu zrobione brzydkie tekstury, wrzucone trawy, roślinność i tyle, tylko tu są jakieś kamienie, tu są drogi, które tak naprawdę nie możemy jechać, ale jeżdżą inne jakby ruchy AI, tak? Jeździ ruchy AI po tych drogach, gdzie my nie możemy, są to drogi inne, takie dodatkowe. Nie musieli tego tak naprawdę robić, walnąć trawę i tyle. A tu patrz, i tu po prawej stronie mamy kamienie, mamy trochę roślinności, mamy trochę namieszane, po środku też mamy roślinność. Tu mamy most, dzięki temu gdzieś tam koleja jedziemy, do tej kolei nie mamy jakoś zbytnio dostępu, więc kurczę, fajne to jest. I to mi się mega podoba, że właśnie takie detale, zobaczcie, tu już wjeżdżamy, widać, że wjeżdżamy do jakiegoś dużego miasta, patrząc na to. Słyszałem, że wjeżdżamy, nawet żeśmy nie wjechali do Barcelony, jesteśmy gdzieś tam przed Barceloną, a już widać, że coś ciekawego będzie się szykować, że będziemy przejeżdżać przez jakieś duże miasto. No kurczę, muszę zrobić foteczkę na tle tych wszystkich budyneczków z tyłu za nami. O! Zobaczymy, może to się nada jakoś na miniaturkę. Czemu by nie? Czemu by kurczę nie? O! A tak? W ten sposób. Na razie tak, sobie nasyćmy. Zróbmy tak, że to jest kurde takie, ach, kolory. Aż pali w oczy. Co by tu nie mówić? Ano, italiano. Italiano. No więc fajnie, że mimo wszystko studio chce nam pokazać, jak faktycznie. Dobra, przejdźmy sobie faktycznie dla tych ciężarówek. Wow! Panie kochany! Widzieliście go, jak on się prawie przychylił? Co za chłop?
Powinniśmy chyba tu stanąć, ale dobra. Okej, okay, szabla nawet się nie obniżyła. I znowu żeśmy zapłacili za traskę. No dobra. Dobrze, a nie będę się trzymać lewej strony, tylko... No się tak myślałam, że to zaraz mi ktoś wjedzie. Okej, okay. Mirosol, czyli wjeżdżamy... Jeżdżaliśmy przez jakieś małe miasteczko w sumie. Na to wyszło, bo to jest jakieś miasteczko Mirosol. Zobaczcie, i te budynki, tak naprawdę, no oni nie musieli robić tak dokładnych tekstur, a oni chcieli jak najmocniej, jak najbardziej odwzorować za Italię. I naprawdę, wydaje mi się, nie byłem nigdy w Hiszpanii, Portugalii, ale wydaje mi się, że jest naprawdę mega, mega dobrze odwzorowany. Jest tyle nowych modeli, o Jezus, tyle nowych prefabów, że no... To się wręcz w głowie nie mieści, słuchajcie. Jedziemy sobie na prawy pas i idziemy rozmawiać sobie dalej, słuchajcie. Kierowcy będą również mogli... Mieli... Czekajcie. Kierowcy będą również mieli możliwość transportu i dostarczenia różnorodnych sprzętów i produktów w ważnym sektorze przemysłu, świeżych owoców i warzyw w Hiszpanii i Portugalii. Nowo utworzone prefaby reprezentują szeroką gamę różnych farm, które można znaleźć w DS Iberia, w tym duże gospodarstwa komercyjne i winnice. No strzelam, że na pewno będzie jakiś transport, jakiś ładunek z pomarańczami, mandarynki. No właśnie, przeważnie mandarynki, pomarańcze mamy z Hiszpanii i Portugalii. Tam jest cały czas ciepło, tam rosną pomarańcze, mandarynki, więc stąd, z tego co tutaj czytam, również winnice, czyli coś związanego pewnie z winami, tak, no bo hiszpańskie wino, francuskie wina i tak dalej, no francuskie, no dobra, no nieważne, ale no... Fajnie, że, słuchajcie, oni skupili się również, żeby to fajnie wyglądało i wygląda ten dodatek fajnie, nie dość, że graficznie gra powala tak, że ja bym mógł spać z krzesła i leżeć, to jeszcze, słuchajcie, dopracowali tak jakby ten całkowity przemysł, który jest faktycznie w tym DLC i to jest mega fajne, że również skupili się na takich, słuchajcie, smaczkach, gdzie mogli walnąć, słuchajcie, tak, że kurde, nie wiem, no, będą takie same ładunki, takie same zlecenia, nic się tak w sumie nie zmieni, nic nie dodadzą, nie skupią się na tym przemyśle, mogliby w ogóle takie, wiecie, fabryki rolne, czy wiecie, te takie rolnicze miejsca skopiować i tak dalej, w sumie takie same ładunki, a tu nie, słuchajcie, oni po prostu jakby na nowo postawili wszystko, co tu się dzieje, tak? I to jest mega fajne, że te DLC wydaje mi się, że jest chyba pod względem przemysłu, pod względem krajobrazu, pod względem dróg nie, bo obczaiłem sobie, słuchajcie, że tu jest naprawdę mega, mega dużo autostrad. Są to autostrady cały czas, landówek jest naprawdę okrojona ilość landówek tutaj jest. To jest dla mnie przykre, ale może faktycznie tak jest właśnie w Hiszpanii, że tam większość, co możemy zobaczyć, to są właśnie autostrady. Autostrady płatne, gdzie no rozumiem... O, a ja już chciałam tu wjechać. No dobra, mogę wjechać obok. Więc no... Więc fajnie, że wiecie, skupili się też na tym, żeby to fajnie grało, fajnie współgrało po prostu z tym, co faktycznie jest w Hiszpanii, co faktycznie można przewozić w Portugalii, faktycznie odwzorować to tak, jak być powinno. I tak jak wspomniałem, słuchajcie, wydaje mi się, że to jest najbardziej takie dopieszczone... Dobrze. Że jest najbardziej dopieszczone to DLC, ale jeżeli właśnie tak jak wspomniałem wcześniej, jeżeli chodzi o drogi, no to faktycznie są tu same autostrady, pytanie, czy w Hiszpanii takie jest. Strzelam, że jest to duże prawdopodobne, że w Hiszpanii cały czas widujemy autostrady na drodze. No, jest to całkiem możliwe, jest to może całkowicie prawdziwe i tak po prostu musiało być i tak ma być. Ale mimo wszystko ja bym chciał, żeby tam jakieś smaczki takiej landóweczki były. No kurczę, brakuje mi tego, jakieś nie wiem, pobocznej drogi taką landóweczką, żeby pojeździć. Bo wiecie, autostrada autostradami, dla nas graczy spoko, jest to szybki, inaczej, dla kierowcy jest to szybki transport z jednego miejsca do drugiego, bo jedziemy cały czas autostradą, nie jedziemy, wiecie, jakimi zawiasami i tak dalej. Dla nas graczy, którzy cieszą się grą, eksplorują jakby tutaj obiekty dookoła, grafikę i czerpią przyjemność z grania, no to takie autostrady trochę stają się nudne. No, no bo w sumie nikt się w nich się nic praktycznie nie dzieje. Ale no, gdzieś tam ma ten swój smaczek również, że kurczę, no jak jedziemy teraz, ja widzę tą Barcelonę, zobaczcie jak ta Barcelona wygląda, to Barcelona, ojej, jak ładnie. Jakąś foteczkę stąd? Może stąd, a potem sobie pomyślę, może skąd inność. Chcę również wyhaczyć, wiecie, że tu kurde jedziemy faktycznie
po tych właśnie miastach, tak? Że idziemy, słuchajcie, po DLC Iberia. A, tam jest latarnia, no dobra. Że idziemy po tej DLC Iberia i tak chcę też te momenty wyhaczyć po prostu. Też jakby dla siebie, ale również chcę wyhaczyć momenty, kurczę, takie wiecie, takie no, no wow, nie? Takie, które no kurde, jak zobaczy to widz, to powie, kurde, gdzie on jeździ, nie? Ja też chcę tam pojechać, no i o to chodzi. To ma was właśnie bardzo zachęcić do tego, żebyście chcieli wręcz kupić to DLC. Ja nie robię tego, nie sponsoruję, nikt mi nie kupił gry, sam sobie kupiłem grę i tak dalej. Ale ja po prostu polecam wam z czystego serduszka, z mojego polecenia, tak jak ja uważam, tak jak ja twierdzę. No 65, bo to jest 60 na godzinę. Ale no już nie popadajmy w paranoję, ale podoba mi się ten most na przykład. Znaczy, to jest tunel, tak? Bo u góry coś jest, czyli tu jest taki tunel, gdzie u góry po prostu no... No i to jest fajne, że to jest tak fajnie zrobione. Podobnie jest na Skandynawii bodajże, więc gdzieś tam może jest to skopiowane, ale strzelam, że jest to pozrobione tak, jak faktycznie być powinno, tak jak faktycznie jest. I to jest fajne, że... no studio starało się odwzorować tak bardzo, że faktycznie... Odkryć nowy punkt widokowy? Właśnie chciałem zobaczyć te punkty widokowe, bo powiem wam szczerze, że... A jesteśmy w stanie tu wjechać? Czy już teraz po ptakach? W sumie no jest... Jesteśmy w stanie? Znaczy interesuje mnie, czy jesteśmy w stanie wjechać? Chyba nie, ale... Chciałem zobaczyć ten punkt widokowy. Właśnie o tych punktach widokowych również wam wspomnę. Tylko właśnie nie wiem, nie wiem, którędy mam tu wjechać, ale spróbujemy, słuchajcie. Spróbujemy wjechać ten punkt widokowy. Zobaczymy się w zasadzie, z czym to się jest, te punkty widokowe i jak to, słuchajcie, wygląda. Bo też jestem mega ciekawy, bo tu chyba pierwszy raz, jak oni powiedzieli, dodali do DLC do Eurotracka, bo w ATS-ie to już wcześniej było bodajże, ale do Eurotracka właśnie dodali tak zwane punkty widokowe i chciałbym to sobie odkryć, chciałbym sobie zobaczyć, jak coś takiego, słuchajcie, to wygląda, więc również wy widzowie, jeżeli nie widzieliście nigdy tego, to poczekajcie, bo tu coś się zrypało w ogóle. Co tu jest? Serio? Żeby dojechać tu, do portu załóżmy, no dobra, czyli tu w prawo i tak mi nic nie da, czyli w zasadzie ja muszę skręcić tutaj. No dobra, zróbmy to tak, trochę się tu gubię w sumie. Czy idziemy prosto jeszcze? Chyba prosto, tak mi się wydaje. Muszę się kierować teraz tymi strzałeczkami, które są tutaj. Wow, naprawdę, przejeżdżam teraz przez Barcelonę, widać, że to jest duże, gigantyczne miasto, tam widać, że są porty, bo widać kontenery, no kurde, no wygląda to bajecznie, wygląda to przecudnie, prześlicznie i tak jak robiliśmy sobie live'a z DLC Iberia, tak nie zauważyłam takich fajnych, kurde, smaczków. Dobrze, skręcam w prawo. I tu też mam skręcić w prawo, no dobra. Ja wiem, że trochę zbaczamy z drogi, ale jestem tak mega ciekawy. Tu prosto. Okej, okay, jestem tak... Widzicie, jak to z tyłu... Oj, jak to dobrze wygląda. No to kurde, ta siatka kolejowa, to będzie słabo. Słabo zdjęcie będzie. Chciałem wyhaczyć... No nie będzie to dobrze zdjęcie. Chciałem, słuchajcie, wyhaczyć ten cały krajobraz, który to jest, ale to jest tak pięknie zrobione, no zobaczcie, no. No, niech mi ktoś powie, że to jest kurde brzydkie, no to pięknie to jest zrobione. Mimo tego, co ja mówiłem na live'ach, że ta gra wygląda jak wygląda, ale miasta są naprawdę mega dopracowane. No i faktycznie, te drogi, którymi jechaliśmy, faktycznie może były mniej atrakcyjne, gdzie teraz, no ja jeżdżę i ja zauważam smaczki, które prawdopodobnie na live'ie po prostu pominąłem. Wiecie, live jest trochę takim odskocznią dla mnie i ja staram się tak bardzo nie skupiać na... tej całej architekturze, skupiać się na tym, co widzimy, tylko skupiam się na tym, że po prostu... Ja! Nikomu nic się nie stało. Zobaczcie, tu jest jakaś duża, wielka fabryka, która jest w sumie niefunkcyjna z tego, co widzę, bo nie ma tu żadnego znacznika. Lewej strony ma się trzymać. Ale naprawdę, no wygląda to przekozacko. Wow. Chyba jedziemy dobrze, mi się. A teraz ja w ogóle zgłupiałam, gdzie ja jestem i czemu to auto jedzie tego, no rozumiem, że jest 30 na godzinę.
Ale nie popadajmy w paranoję. A się uparłem na ten punkt widokowy, nie? Ja to jestem jednak chłop. Sierżem uparł. Uuu, ale tu są jakieś ładne kabriolety i te sprawy. Wow, zobaczcie teraz tu po prawej. Tu nie, ale tu z tyłu za nami przeszklone, kurde, firmy i tak dalej. No jest to pięknie zrobione. Rondo Littoral. A co mi da informacja, to jest Rondo Littoral? A czy widzicie, czy musiałem się co... Mam pewien problem teraz. Jak my tu wrócimy? Nie no, chyba jakoś się da. No kurde. Niech mi ktoś powie, że to źle wygląda. Wygląda to przecudnie. Trzymaj się prawej strony. O ja. Mieliśmy nigdzie nie wierzyć, nie? Ale jak to Arek, kurde, on wszędzie musi pchać swoje 5 groszy. Wow, to jest w ogóle całkowicie jakaś droga inna. Oho. Słyszałem, że to jest taki teren właśnie taki inny, taki przemysłowy bardziej, wiecie, takie tereny. No kurde, widać, że to jest zrobione jednak trochę inaczej i że to jest wykonane po prostu lepiej. Co się dzieje na tym rondzie? Ktoś mi powie. Aha. Nie, nie wiem, co tu się dzieje. My do tej Lizbony to my nie dojedziemy chyba. No cały czas ciekawego coś tu się dzieje. No i mi szkoda w ogóle takich rzeczy przekazać, żeby w ogóle wam pokazać, jak to wygląda. No to ja nie, no ja jestem zmuszony po prostu, żeby po prostu się tą traską przejechać. O, cię sunę. No. Ale widać, że troszkę mi gra laguje, nie? Patrzę na ten ruch AI, no ale kurde, będę musiał zmienić po prostu natężenie ruchu, to jest na pewno więcej niż pewne, że natężenie ruchu muszę zmienić w konfigu gry. Bo no widzę, że ta gra trochę dostaje taki klatek i ja myślę, że jak właśnie zmniejszy ten ruch AI, no to wszystko, znaczy może nie do końca wszystko wróci do normy, ale na pewno się coś, słuchajcie, poprawi. No bo kurczę, no widzę, jak to klatkuje. W sumie no, nic na to poradzić nie mogę. No chcę grać na tej najlepszej jakości i tak dalej. No i w sumie no co, muszę teraz cierpieć przez to. Ale coś za coś, słuchajcie. No póki co nie mam wykokszonego komputera tak, żeby kurde zagrać, nie wiem, Full HD 60 klatek. Znaczy gram Full HD i może nie stałe 60 klatek, bo widzę, że skacze. Ale no gram tak, żeby mi się po prostu przyjemniej grało. No jedź. Też kurde chłop niezdecydowany. Dziwię się, że ten ruch AI tu się tak jakoś dziwnie zatrzymuje. Ja nie wiem, tu teraz ładnie wbijam na drogę. Widzicie te kontenery? Widać, że tu jest kurde taki przemysł całkowicie inny. No a ten się wpieprzył, tak? Okej. Okay. Jest jakiś rozwalony kontener nawet tu jest. O cholera. No tędy mamy wracać, mówicie? Mhm. Ale się nie zapowiada, ciekawie. Ale fajnie to wygląda, kurde. Wow. Nie, 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 Grażynka, nie trzecim zjazdem. Teraz musimy obczaić, gdzie jest ten punkt widokowy w zasadzie, bo nawet nie wiem. Zastanawiam się, co to jest, na jakiej zasadzie to ma działać, bo ja w sumie nigdy nie wjeżdżałem w jakieś... Wiecie, takie... A to tu! No dobra. W porządku. Znajdziemy inną trasę. Dzień dobry. Ja tu przyszedłem odkryć punkt widokowy. Mówią, że tutaj jest. A co my tu niby? Obliczanie nowej trasy. Aha. Okej. Okay. Łączmy światełka. Kliknij i następnie będzie klawisz, aby aktywować punkt widokowy. Oj. Chciałem schować ten. Uuu. Miasto Barcelona. No pokażcie, co możecie mi tu pokazać. O ja.
Ej, tak jakby film jest zrobiony, nie? Naprawdę takie coś jest w grze? Wow. Brawo, studio. Coś pięknego, naprawdę. Wow. No, ja jestem zachwycony tym, co ja teraz widzę. Naprawdę, jeżeli to jest w grze i to jest faktycznie tutaj na trasie, gdzie my idziemy. Wow. Kompletne wow. Tego się kompletnie nie spodziewałem, że to będzie aż tak dobrze zrobione. I ktoś mi powie, że DC Siberia jest brzydko zrobiona, to kurde, patrzcie na to, no. Wow. Masakra. To jest coś pięknego. Barcelona jest naprawdę prześliczna. Wow. No dobra. Czyli tak to wygląda. No dobra, teraz to już wszystko rozumiem. Teraz to ja to rozumiem. A słuchajcie, nie przedłużamy. Ani nie śpimy, tylko kurde jedziemy, bo kurczę, czas nas goni. Mamy być tam o środę o 19 i będziemy w środę o 4. No w teorii możemy jeszcze cały dzień pominąć, patrząc na to, że my nie będziemy spali. Chociaż kurde, przyspać się by się wypadało. A, to jest jednokierunkowa. Okej. No nie ga... aha. Dobra, wracamy na rejony. Ale mi się tak mega podobało to teraz. Kurde, to takie... Bo ja myślałem, że to nie wiem, że to będzie, wiecie, jakiś film z internetu wzięty. No nie wiem, nie wiem co ja sobie wyobrażałam w tamtym momencie w sumie. Ale jak to teraz... No kurde, patrzcie, to jest to, co było na filmie. Wow. Wow, kosmos, piękne to jest. Czyli to, co faktycznie jest w grze, to oni mają to tutaj, wow. No, cud miód i orzeszki, po prostu. Coś pięknego. Zastanawiam się, czy jakbym zrobił zdjęcie od tupy strony. Od tupy strony. Mogę od tyłka? Halo? O, tak to się samo nie ustawi, dobra. O ja. Bajo. Coś pięknego. Zrobię zdjęcie, ale to nie mam z druku, tylko tak dla siebie po prostu. No ej, co tu się dzieje? To ten. Ale ten ruch w tej Barcelonie to jest ogromny. Ja jestem w szoku. Ja jestem w totalnym szoku. No dobrze, jedziemy dalej, słuchajmy. Słuchajcie. Podróże przez pustynię Tabernas. Często nazywany jedyną pustynią Europy kontynentalnej. Taberna? Jak jeszcze raz? Tabernas, jest coś takiego tu? No musi być, w sumie jak oni powiedzieli, że jest coś takiego. Tabernas, na pewno gdzieś to jest, słuchajcie, to jest typowa pustynia rzekomo. Kurde, fajnie byłoby się... A, mi się droga zresetowała, halo! My no przez Madryt mamy jechać. O. Ale czy my będziemy mieli Tabernas? Chyba nie tutaj, słuchajcie, ale... Taragosa, Walencja... Szukamy Tabernas, Tabernas. Gdzie my tu mamy? Oborgo? Czekajcie, no ja teraz zgłupiałem. Ale napisali, że Tabernas, tak? Zaraz, słuchajcie, obczajowa szybka. Gdzie jest ten Tabernas? Tabernas. Pustynia w Hiszpanii. W gminie Almeria. Znaczy, co mi to dało? Almeria. Wow. Almeria. Szukamy Almeria. A mogę zobaczyć w ogóle, gdzie to jest? To jest gdzieś na dole, słuchajcie. Walencja. Almeria, tu jest. Gdzieś tutaj będzie, słuchajcie. Jeżeli dobrze widzę, o tak sobie patrzę teraz na tą mapę. Tu jest Murcja. Murcja, dobra, i tu jest Almeria. Czyli to bodajże jest w tym miejscu tutaj jest. Ej, no fajne to jest, no kurde, dzisiaj nie pojedziemy. Ale może w kolejnym odcinku się uda, słuchajcie. A może jednak kolejny odcinek to zrobimy DC Iberia. Wiecie co? I to zostawię, słuchajcie, to dla was, słuchajcie. To wy zdecydujecie, czy w kolejnym odcinku gramy już na profilu
z single playera, czy jednak dalej ci się multiplayery z wiedzami i Italii? Bo jestem mega ciekawy tej Italii i jeszcze na przykład jeszcze jeden odcinek myślę, że zrobię sobie tej Italii. Co wy o tym myślicie? Żeby jeszcze jeden odcinek przeżyć z Italią? Pokazać wam co nieco i wtedy dopiero w kolejnych odcinkach dopiero jakby ruszyć z główną kampanią, bo kurczę muszę tam zacząć działać, a nie, że cały czas jeżdżę tu, a główna kampania leży i leży i no kwiczy, więc no. Kurde, herbatka już jest zimna. Halo? Czy wy możecie jechać? Ja rozumiem, że my jesteśmy w Barcelonie, tu są gigantyczne korki i jest pipi na zat ludziów i tak dalej, ale kurde, nie możecie blokować mi całego ruchu, jaj! Cholera. Co my teraz robimy? Słuchajcie, no musimy chyba czekać, nic nie poradzimy. To słuchajcie, czekamy. Odpoczywaj na przystankach dla ciężarowych i stacjach benzynowych, które są zaprojektowane tak, aby jak najbardziej pasowało do rzeczywistych odpowiedników, czyli nowe prefaby zostały zrobione, jeżeli nawet chodzi, słuchajcie, o stacje paliw, o różne parkingi, duże i małe, więc fajnie to jest zrobione, że to, słuchajcie, też wzięli pod uwagę, że no, stoimy na tych stacjach, tak, stoimy na parkingach i studio stwierdziło, że dobra, zróbmy to tak, żeby były jak najbardziej rzeczywiste, jak najbardziej prawdziwe i żeby po prostu, no, gracz, który gra, po prostu zrobił no, coś takiego na przykład, więc to jest fajne, że skupiali się również na tych graczach, którzy bardzo zwracają uwagę na detale i to jest mega fajne. To jest mega fajne, że również jakby wzięli to również pod uwagę, że są gracze, którzy bardzo zwracają uwagę na to, co się dzieje i co jest i chcą jak najbardziej, żeby to było rzeczywiste. No i jak słyszymy, stacje paliw, czy większe parkingi zostały również urzeczywistnione, jak jest praktycznie w rzeczywistości. Zobacz różne zabytki w różnych kształtach i rozmiarach. Od średniowiecznych zamków po posągi postaci historycznych. Więc widać, że studio też chciało jakby wprowadzić tak jak faktycznie coś, czego możemy się spodziewać. Strzelam, że to też gdzieś na pewno jest tam, gdzieś tam u nich. Co mi Titoż, jak ja nie mogę jechać? Tak jak jest u nich, czy te właśnie takie nowoczesne rzeczy, czy takie właśnie zabytkowe budowle. To jest fajne, że studio wzięło to pod uwagę i w sumie bardzo dobrze i duży plus dla nich, bo ten jak ham się wbił. Co za bydlak, no. Teraz to już po ptakach powinienem tam stać, no ale... Ale no trudno. No się wbił i no przed siebie, no jak tak być może? No ale jesteśmy zaraz w przerwie, więc tyle, słuchajcie, dobrego. Więc fajnie, bo zobaczcie, tu mamy też jakąś taką budowlę historyczną w sumie, nie? A tu mamy taką nowoczesną, kurde, architekturę sztuk pięknych, wiecie, jakieś tutaj, no jakąś tu, nie wiem jak to nazwać, rzeźbę taką unowocześnioną, z cieniami fajnie to wygląda. A tam dalej mamy jakiś taki średniowieczny zamek, tam gdzieś jest posąg u góry, widzicie tam, o. Więc słuchajcie, no jest to fajnie zrobione i jest to wzięte pod uwagę, jak faktycznie w rzeczywistości to jest. I na pewno dużo pracy w to włożyli, bo słuchajcie, stworzenie jednego prefabu tylko na przykład dla jednego miasta, to wydaje mi się, że tu się kupa roboty. A kupa roboty zaraz będzie tak, żeby stąd nie wyjedziemy, będziemy tu stać i błagać Boga o... nie wiem, o co. No dobra, ten czarny jedzie, to ten srebrny pojedzie i możesz jechać. Albo i nie możesz. O Jezu, no w ogóle te światła są tutaj tak mało adekwatne chyba mi się wydaje, bo one kurde powinny coś zapalić czerwone, tam powinni stanąć, a coś to tak nie działa, tak jak być powinno chyba, wiecie? I dlatego to się tak to wszystko korkuje. Więc Barcelona jest chyba do poprawki, słuchajcie. Ale jest naprawdę przepiękna. Jak zobaczyłem ten jeszcze urywnik, to normalnie zrobiłem takie wow. Czy my możemy ruszyć? No wjedź przed niego, no nie wiem, wymuś mu, typie, halo. Please, bitch please. No zobaczcie, bo za mną też się zrobił gigantyczny korek, o. No! Jeszcze jeden przed nami. Kurde, bolo. Czy stanąłem na przejściu? No prawie. No dobra.
Kurde, coś z tym rondem jest chyba nie tak po prostu, bo... Jak ja mam tutaj wbić w ogóle? Czy ty możesz jechać? Zastanawiam się, czemu ci zjeżdżają w ogóle na nie swój pas? Katastrofa. No po prostu katastrofa. Niech tam coś zrobi. Niech oni poskręcają tam kurde w prawo. Proszę. Bo my stąd to nigdy nie wyjedziemy. Już tu 3 minuty czekamy na jakiś rozwój wydarzeń. O. Nie, jednak nie. No dobra. Cóż nam pozostało. Cóż dalej? O! Pieruny! Jedymy! Ale się wbiłem. Ja to potrafię się wbić, nie? Tu foteczki robią. Tu jest jakiś zamek w tle. No kurde, wygląda to cudownie. Jak to Arek zwykle nie zobaczył, kurde, coś fajnego. A, zróbmy zdjęcia. O, cię sunę. Ale to też w sumie spoko wygląda, nie? To, co jest za mną. Jezu, tam balony latają. Nie, co? Okej. To mi to wygląda jak taki... Nie, dobra, to będzie złe zdjęcie, myślę. Dobrze, Arek, że ty czasem myślisz typowym. Czemu mi się tak coś źle kojarzy? Nie, najgorzej. O. Zrobię taką foteczkę. Nasyćmy kolorami na maksa. Kurde, ta gra wygląda. O, jeszcze do tyłu. Chociaż, kurde, ten kąt tej skani, jak ja robię jej zdjęcie, tak dziwnie wygląda, nie? No dobra, coś się jakieś zdjęcie wybierze przecież, nie? Dobra. Jedziemy, bo my tu grzniemy i nie dojedziemy do tej Lizbony dzisiaj w ogóle. Dobra, wyjechali. Wracamy na autostradę. W sumie nie dziwię się czemu. Kurde, tych lądówek jest tak mało, bo jak miałoby tak miałoby to wyglądać, to byłoby ciężko. Zastanawiam się, że właśnie tymi tunelami nie mogę też przy okazji tam wjechać jakoś inaczej, no ale już tego, słuchajcie, nie sprawdzę, a po drugie, no i żeśmy mamy zwiedzony ten punkt widokowy, więc jest okej. Okay. Zobaczyłem, jak te punkty widokowe działają, wy też również zobaczyliście. I ja każę tylko ze względu na to, że po prostu się duszę, bo nie mam czym gadać po prostu. Ja powinienem sobie, kurde, taki dzbanek przygotować, jak ostatnio. Czy jakiś czas temu w Tomb Raiderze, jak nagrywałem. Ten taki dzban herbaty, kurde. Od tego gadania to cały dzban wypiłem, słuchajcie. Ale ja się nie spodziewał, że ja tu będę jeszcze jakieś, wiecie, zwiedzał miasta, Barcelony oglądał. Ja przecież powiedziałem przed siebie, nie, Arek, to tam punkt widokowy, trzeba obczanić. Dobra, 83. No dajmy to 5, będzie najbezpieczniej. O. I ciśniemy, słuchajcie. Cóż tam studio jeszcze dla nas przygotowało, słuchajcie. Ciesz się spektakularnym widokiem na wybrzeże, a nawet na słynną skalę Gibraltaru znajdują się po drugiej stronie zatoki od nadmorskiego miasta Algaria. Więc to kurczę, widzicie? No zadbali o takie szczegóły po prostu. To jest mega, mega fajne. I tak jak mówię, no DLC Beria jest fajnie zrobiona w taki sposób, że po prostu urealnili ją bardziej tak, jak faktycznie wygląda w rzeczywistości, czyli odwzorowali tak, jak najbardziej mogli po prostu. I to jest mega, mega fajne. Zanurz się w nowych dźwiękach otoczenia od subtelnego dźwięku wiatru przez doliny po ćwierkanie ptaków. I faktycznie są nowe dźwięki. Czy ćwierkania ptaków? Nie zauważyłem, strzelam, że to tylko z rana będzie słychać. Nie wiem w sumie, czy jak jeździliśmy po terenach Francji, tam to też było słychać. Dobrze, Aniu. Nie wiem, czy było słychać, ale faktycznie teraz był słychać pociąg. Chyba jest trochę inny dźwięk.
Czy słychać wiatru? Chyba nie ma wiatru po prostu, dlatego nie słychać, ale jeżeli oni twierdzą, że poprawili dźwięki, no to strzelam, że na pewno poprawili, dodali tu pewnie nowe dźwięki. Co jest mega fajne, że wiecie, również skupiają się na tych rzeczach jakby dźwiękowych, bo tak naprawdę, no co, co za problem, skopiuj, wklej dźwięki i tyle, nie? YOLO. Ale studio, z tego co ja jeszcze pamiętam, bo był o tym kiedyś materiał od Studio C Software, że twórcy od Studio C Software pojechali do Hiszpanii, by nagrać realne dźwięki, czajcie to. Pojechali do Hiszpanii, by nagrać dźwięk. No kurde, głupie by był, żeby jechać kawał drogi od Czech do Hiszpanii, by nagrać tylko dźwięki. No kurde, why? Po co? Przecież dźwięki można skopiować. Nie! Studio zrobiło to od nowa, odświeżyło dźwięki i są całkowicie nowe dźwięki. To jest mega fajne, że studio jakby skupia się również na rzeczach graficznych. Porta de Barcelona. Na rzeczach graficznych, ale również skupia się, słuchajcie, na rzeczach dźwiękowych. I to jest mega fajne, bo po prostu rozumiem to w taki sposób, że po prostu biorą pod uwagę to, że my jako gracze zwracamy uwagę właśnie na takie dźwięki, zwracamy uwagę na dźwięki w grze, zwracamy uwagę na grafikę. No ja teraz jak patrzę, patrząc na te kamienie po prawej stronie i ta roślinność, to jestem mega szoku, jak to... Wow. Też to ładnie wygląda. Widzicie, to są niby takie tekstury dodane, ale jakie smaczki oni dodają do jazdy. Nie? Taki smaczek, kurde, idziemy w trasę i patrzymy, kurde, jakieś domki, tu tego, tu tamtego. Kurde, dobrze to wygląda, no. No bardzo dobrze wręcz, no. Jeżeli ktoś się jeszcze zastanawia, czy kupić DLC Iberia, szczerze, dla samej Barcelony ja bym kupił, bo jest naprawdę bardzo dobrze wykonana. Fakt, muszę mieć trochę lepszy, mocniejszy komputer, żeby to wszystko holało. Ale słuchajcie, no... Czekajcie, to zjedziemy sobie tu. Nie wiem w zasadzie, czy się tu zmieszczę, ale jo. Sorry. O nie, ładunek 1%, ciuszku. O nie, najgorzej. Jeszcze to przeze mnie. No kurde, bariera była u góry już. Ja takie, no dobra, to jedziemy, nie? Ale rozumiem, że po prostu się ona jeszcze nie obniżyła. Czekajcie, chcę coś sprawdzić. Czy mam to na maksa? Właśnie nie. No bo wiecie co... Ja w ogóle jeżdżę bez świateł? Aha! Nie, bo tak zacząłem... Nie, no to jest przyświetlone teraz, to jest... Ale kurde, aż byłem w takim lekkim szoku, że jeszcze teraz bez świateł, takie... Chociaż, dobra, niech jest tak. Lepiej widać. Ja takie... Ej, no ale jak? Tak ciemno jest? No, jeździłem po prostu bez światła. Jaki syn głup. Ale ze mnie głup, tasek. No ale dobra. 85 na tempomacie i ciśniemy dalej. Tu będziemy skręcać prawitkę. To mówiłem, przeglądaj obszary górskie z szeroką gamą kolorowych skał, więc kurczę, to jest coś tego ciekawe, że oni zastosowali skały w różnych kolorach i może faktycznie, powiem wam, że nie wiem, czy coś takiego jest, znaczy wątpię, ale no to jest całkiem możliwe, że faktycznie gdzieś tam w Hiszpanii, gdzieś tam w różnych rejonach takich górzystych, strzelam, że to gdzieś właśnie na dole terenu, albo chyba na dole niż na górze, na dole terenu są takie miejsca i no może nie w tym odcinku, ale w kolejnym ja jestem mega chętny, by to po prostu zobaczyć. I zobaczcie, to jest niby zwykła autostrada i tak naprawdę no taka lesista, trochę piaskowa i tak dalej, ale zobaczcie, i tu się zaczyna jakieś miejsca rolne, zobaczcie, tu są jakieś grządki, tu coś rośnie, no jeszcze traktora brakuje, tam w dali widać jakieś górzyste miejsca. Tu również, no kurczę, fajnie to jest zrobione. Tu mamy teraz kamienie. Nie, no. Nie żeby coś, ale naprawdę to DLC Iberia jest dla mnie dobrze wykonane i jest różnorodne. O, tego słowa mi brakowało. Jest różnorodne, jest. Raz mamy kamienie. O, ale to był taki inny dźwięk turbiny w ogóle samochodu. Ej, zobaczcie, czyli auta też dostały sobie swoje nowe dźwięki w zasadzie. Bo jedno auto robiło buu, drugie auto robiło buu. Ej, fajnie to jest. No ładnie, ładnie, ładnie to wygląda. Kurczę, no studio, no ja jestem pod wrażeniem, no. Fajnie, podoba mi się to. O, odjedź zabytki, tak jak międzynarodowy most Gua Aidiana. I zobacz go z lotu ptaka dzięki funkcji punktu widokowego. No właśnie, most Gua Aidiana. Muszę zobaczyć sobie, gdzie ten most jest. Więc sobie wpiszemy most Gua Aidiana. Piszemy sobie most Gua Aidiana, dobra, i wejdziemy sobie w mapy. Pozwólcie, że się zatrzymam, tak żebym mógł spokojnie sobie to przeglądnąć.
Jak nie ma? Przejdź do. Muszę wejść w aplikacji Google do tego i wpisać most gu a dy. Gu co? Guadiana, Guadiana. No dobra, to jest gdzieś w okolicach Lizbony, ale z tego co widzę. Okej, i ten most Guadiana jest na dole, słuchajcie. Czyli on jest tutaj. On jest gdzieś tutaj, z tego co widzę. Poczekajcie, jeszcze sobie spojrzę dokładnie. Zlokalizuję na A22. A22 to chyba nic mi tu dużo nie powiedziało teraz. Ale gdzie to jest? Sewilla, mam tu Sewillę. Mamy Sewillę. O, to jest tu. Huelva i Faro. To jest między Faro a Huelva, czyli tutaj jest. Tu jest ten most. A, rozumiem, że ten most jakby dzieli się. A, dobra, ten most dzieli się jakby. Tak, dobrze czaję? Tak, ten most się dzieli między Hiszpanią a Portugalią, jest ten most. Kurde. Czyli on jest tutaj. No my tym mostem dzisiaj nie pojedziemy niestety. Zresztą patrzę na to, mam 1128 km do celu, a już. Ile? Godzina 11. Pieruny. Więc dzisiaj tam nie dojdziemy. A tak jak mówię, w kolejnym odcinku będę chciał zjeździć dolne tereny. Bo na live odwiedzaliśmy te górne tereny. Dzisiaj na odcinku robimy środkowe tereny. A w kolejnym odcinku myślę, że zjedziemy sobie po prostu te dolne tereny. Więc jestem mega ciekawy tego mostu Guadiana, jak on wygląda. I czy faktycznie wygląda tak jak oni piszą, że wygląda zjawiskowo. I gdzieś tam jest również punkt widokowy, więc fajnie, bo będzie fajny, wiecie, widok, tak fajne ujęcie będzie to również na to. Czemu tutaj? Ja rozumiem, że jest wykrzyknik, bo się trochę coś tam psuje, no ale. Ale dajmy radę, dajmy radę. Cóż my tu mamy? O, no i właśnie o tych punktach widokowych. Iberia posiada również punkty widokowe po raz pierwszy w Europie, czyli w Euro Truck Simulator 2. Możesz podziwiać ręcznie wykonane kino widokowe, kinowe widoki ukazujące wiele atrakcji, które można znaleźć w grze. Przykładowe z nich to, punkt pierwszy. Starożytny port Santander, stolica autonomicznego i historycznego regionu Cantabrii. Imponujący międzynarodowy most Guayana, najbardziej wysunięty na południe, przejściem lądowym na granicy Portugalii i Hiszpanii, czy tak jak powiedziałam, jednak, wiecie co, jednak trochę się stało. Imponująca wieża Solar Power Tower of Andalusia. Pierwsza na świecie komercyjna wieża z koncentracją energii słonecznej, która budowa zajęła 4 lata. Port w Walencji, aby poczuć świeże morskie powietrze w najbardziej ruchliwym porcie Morza Śródziemnego i piątym pod względem ruchu w Europie. I piękną Barcelonę, stolicę i największe miasto Katalonii, znane ze swojej sztuki i architektury. No i faktycznie, tak jak patrzyliśmy na ten punkt widokowy w Barcelonie, to naprawdę wygląda to. No, fajnie to wyglądało. Muszę wam powiedzieć, że ten punkt widokowy i to kinowe takie przejścia, które tam były zrobione, wyglądały bardzo imponująco i po prostu mi się aż chciało jeździć po tej Barcelonie, by zobaczyć i ją odkryć, słuchajcie. No ale no, trasa czeka, tak? Ale gdybym miał więcej czasu i strzelam, że gdybym nie nagrywał, pojeździłbym sobie po tej całej Barcelonie, szczerze. Szczerze, z ręką na sercu, pojeździłbym i zwiedził sobie całą, po prostu, Barcelonę. No i można w tym momencie, jadąc po takich trasach, powiedzieć, kurde, Arek, ta gra jest nudna. No bo kurde, patrzcie, no. Ale mamy różnorodną roślinność i to są takie rzeczy, na które mało ludzi zwraca uwagę, a na przykład ja zwracam i patrzcie, teraz po prawej mamy jakieś tu wysuszone roślinki, tu mamy zielono, tam mamy zielono wysuszone, tu mamy coś a la pustynia, bo no kurczę jest piasek i mało roślinności, znaczy pojedyncze są roślinności, tak? I to jest też fajne, to są takie fajne smaczki, na które no mało chyba osób zwraca uwagę, na przykład ja zwracam uwagę na to, że jest faktycznie różnorodna roślinność. Nie mam tu czasu, że mamy lasy. Drzewka. Albo trawę i pola ze słonecznikami, na przykład. Tu mamy cały czas coś innego, słuchajcie. Niby cały czas jest to samo, ale cały czas, słuchajcie, tu się coś zmienia, tak? To nie jest takie coś, że to się dzieje takie monotonne i tak dalej, czyli cały czas coś przed sobą mamy. Teraz mamy, słuchajcie, bramyczki. Tu zielona roślinność się skończyła, tu już mam taką bardziej wysuszoną całą roślinność, tak? No,
fajne to jest, no ja zwracam uwagę na takie smaczki, bo gdzieś to dodaje klimaciku, dodaje to uroku i przyjemnie się jeździ po terenach, gdzie faktycznie cały czas coś tu się zmienia i to jest mega fajne. No dobra, widzimy sobie tutaj. Pójdziemy sobie, słuchajcie, bardzo powoli. Rozumiem, że to już jest otwarte, tak? No dobra. O Boże, kochanie. Aż mi herbata wyschła. Wyschła mi herbata! No dobra, słuchajcie. I tu, jeżeli chodziłoby o DLC Iberię i takie, myślę, najważniejsze wręcz informacje dotyczące DLC Iberia, takie smaczki, takie, kurczę, perełki, taki changelog może tak zwany tego, co w DLC Iberia możemy zobaczyć, co możemy zwiedzić i co według studia jest taką najważniejszą turystyką, najważniejszymi rzeczami, najważniejszymi wręcz informacjami na temat właśnie, czym idziemy prosto, czyli w sumie jakby tamten się zdecydował trochę szybciej jechać, to byśmy mogli go w sumie wyprzedzić i tak oto zrobimy. Trochę pociśniemy szybciej, słuchajcie. Nadgonimy trochę ten czas. Tylko nikomu nie mówcie, tak? Nie mówcie nikomu, bo będzie przypał. Tak? Nikomu, a nie murmuru. Czym się murmuru kojarzy z jakimś filmem? Murmuru. O, i pięknie, słuchajcie. Teraz sobie odpuścimy to gazowanie, zejdzie do 85. I w sumie możemy cisnąć tak. Dalej, słuchajcie. Saragossa odkryta. No elegancko. Kierunkowskaz mi się wziął. Okej. Cóż, ja tu mam jeszcze napisane. I wiele, wiele innych ciekawych rzeczy. Ale to nie jedyny powód do samodzielnego odkrywania Iberii. Dodatkowym bonusem będzie wydarzenie Wolf of Trox. Dla wszystkich nowych gości w Hiszpanii i Portugalii z unikalnymi nagrodami, które można zdobyć odwiedzając każde miasto, doręczając oferty pracy. I to jest ta cała akcja, o której wspomniałem na początku, czyli Crashing Iberia. Jeżeli chodzi o to całe wydarzenie, ono trwa od 8 kwietnia, czyli w sumie od daty premiery DLC Iberia aż do 11 maja. Dlatego ja o tym tutaj wspominam, bo jeszcze tak naprawdę trochę czasu zostało. Taki no... tydzień? No można powiedzieć, że prawie tydzień został, nie? Na wykonanie tego... całego wydarzenia, dostarczeniem po prostu do miast w Iberii ładunków. A zatem powiem w sumie, na czym to dokładnie ma, słuchajcie, polegać. Zasady. Korzystając z kontraktów zewnętrznych lub rynku zewnętrznego z połączonym z kontem World of Trucks w Eurotrucku, celem społeczności jest przejechanie 250 milionów kilometrów podczas dostarczenia ładunków do lub z dowolnego miasta w Iberii. Każdy gracz zakończy dostawę do lub z 20 unikalnych miejsc iberyjskich, osiągnie swój osobisty cel. Wszystkie zadania związane z wydarzeniem muszą trwać co najmniej 200 km lub więcej. Czyli co najmniej te 200 km trzeba zrobić, by się... A! Soreczka! Moja wina! By co najmniej się ono po prostu zaliczyło. Więc wygląda to na takiej zasadzie, że bierzemy ładunek z rynku zewnętrznego lub z... rynku zewnętrznego lub z zamówień zewnętrznych, tak? Czy po prostu są to zamówienia z World of Trox. Bierzemy sobie zlecenie, musimy wziąć co najmniej, żeby było 200 km do przejechania z punktu A do punktu B. Jeżeli sobie coś takiego, słuchajcie, weźmiemy, no to dzięki temu uzyskujemy jeden jakby cel swój osobisty. Osobisty cel to co najmniej 20 takich ładunków trzeba przywieźć, co najmniej 200 km w jedną drogę. Z jednym ładunkiem co najmniej 200 km, tak żeby to załapało, tak? Jak to, słuchajcie, załapie... Nie, ale pociąg jedzie chyba. Fajnie! Wow, fajnie to brzmiało, bo tu cały... Ale po profilem pewno dźwięki przejeżdżających samochodów jest na pewno pozmieniane. Tak jak będziemy przez Madryt, znaczy w okolicach Madrytu, ale... Ale no jedziemy, to fakt. Prawej strony i potem co? Pieruny, ta awaria silnika, no ona mnie już tu dobija. Holipka.
Nie no, musimy dojechać z tą awarią silnika. No już trudno, już nic, słuchajcie, nie poradzę. Nie mam co zrobić w sumie, no musiałbym się gdzieś zatrzymać. A wiecie, że no chcę, kurde, jak najwięcej kilometrów nawinąć, bo kurde, jest już godzina 20 materiału, wy mnie zabijecie znowu na tak długi odcinek, ale wy dobrze wiecie, że lubię takie długie odcinki, ja lubię do was pogadać, pogadać o jakichś głupotkach. Oczywiście nie są to głupotki, jeżeli opowiadam coś od studia SS Software. Ale no wiecie, no ja mam swój vibe, swój klimat i ja się tutaj dobrze czuję po prostu z wami, gadając sobie do was i jest mi z tym po prostu dobrze. No dobra, ciść Grażynka do przodu, a my tu domówimy dalej, słuchajcie. Co jeszcze? Możesz sprawdzić, czy twoje ostatnie dostawy zmieniały towarynkę korzystając z dziennika w twoim profilu na Wolf of Trucks. W ogóle, ja wam powiem coś na temat Wolf of Trucks, World of Trucks. Muszę wam powiedzieć, że ja niby mam tam konto, niby się loguję, ale nie mam tych zamówień zewnętrznych. Ja nie wiem, co jest, nie wiem, czemu to tak działa, jak nie powinno w zasadzie, no bo kurczę... Ja już tu sobie zajadę, bo też czuję, że kurde, oni wszyscy na ostatni moment sobie zajadą i tyle z te... O, oczywiście. Oczywiście. Wiedziałem, nie? Ja to po prostu wiedziałem, że on się wtryni przede mną i on stwierdzi, że on zrobi jeszcze dobrze, że on dobrze wykonał swoją robotę. No tak, no, no najlepiej. Ech, mech. Dobra, 85 i lecimy dalej, słuchajcie. Nie ma to tamto, trzeba jechać. No właśnie, no ja nie mam tych zadań, bo ja mam szczerze, że nie wiem czemu, one mi się nie ładują kompletnie, coś z tym po prostu to nie działa i czemu to tak jest i czemu to nie działa i nie wiem, po prostu powiem wam, że nie wiem, bo to jest bardzo dla mnie skomplikowana sytuacja, że to nie działa, bo tak naprawdę nie wiem czemu nie działa, no i to, trudno to jest tak wytłumaczyć w zasadzie, bo... To nie działa, bo nie wiem. No i w sumie nikt nie wie, tak? Pytam się was na live, to też mówicie, że nie wiecie, że mam się zalogować, przelogować, zalogować w komputerze i tak dalej. I mi się nie chce, słuchajcie, mi to nie jest jakoś zbytnio potrzebne. Czerwę te wydarzenia, no ale wiecie, że ja takich wydarzeń nie robię, jakoś ja się w to nie nakręcam, jakoś mi na tym bardzo bardzo nie zależy. Są, bo są i tyle. Jeżeli ktoś chce, to niech robi, ktoś tam dostanie jakieś ciekawe rzeczy. Zresztą zaraz to można dostać za ten event, to zaraz wam powiem. Ale no mówię, no ja nie biorę udziału w żadnych wydarzeniach z tego w trakcie, więc mi jakoś zbytnio na tym po prostu nie zależy. Ale co do, słuchajcie, nagród. Cel osobisty. Gracza, który stoczył ładunki do lub z miejsc 20 miast z DLC Iberia, zdobędą osiągnięcie na World of Trucks i imponujące przedmioty z ekwipunku Steam z motywem iberyjskiego Linuxa oraz malowania ciężarówek ATS-a. Z tego, co sobie tam obczaiłem, słuchajcie, to są na naczepy malowania i malowanie do ciężarówki. Czy warto... Dlatego, żeby się tam poświęcić i przejechać 4 km przy okazji, no jest to fajna eksploracja, bo no, jedziecie po tej Siberii, zwiedzacie sobie tutaj tereny i są to przeróżne tereny, jak teraz widzimy, to są kamienie. Zobaczcie, to są kamienie czy piaski i po prostu z tyłu jest roślinność. I kurde, czy to nie wygląda fajnie? Przed chwilą mieliśmy, kurde, pola z suszonym terenem, teraz mieliśmy takie wzgórki, pagórki, tu mam pojedyncze krzaczki, tu mamy znowu góreczkę z wysuszonym terenem, kurde. Podoba mi się coś takiego, że to jest, kurczę, różne. Mimo tu są autostrady, mimo że cały czas, słuchajcie, jedziemy prosto przed siebie i tak naprawdę nic się tu nie dzieje. No powiedzmy sobie szczerze, no jedziemy cały czas przed siebie, gdzieś tu czasami zobaczymy stację, coś tu zobaczymy. Ale cały czas, słuchajcie, ta roślinność się zmienia i to jest mega fajne, że to nie jest tak, że to jest cały czas jedno i to samo, tylko ta roślinność cały czas jakby się zmienia, cały czas jest inna. No i to jest mega, mega fajne. Ja już czuję, że my dzisiaj, słuchajcie, nie dojedziemy, bo i zaraz gardło padnie, jak będę tyle gadać. Więc no, no, nie będzie ciekawa sytuacja, mi gardło padnie. Lepiej, żeby mi gardło już nie padło. Ale wybaczcie, ja muszę się teraz napić wody z Lidla, bo o, herbatka, kawka się skończyła, została mi woda. No cóż. O Boże, kochany. Dobra, ta Saguara. Niby lidlowska, ale w smaku jest całkiem spoko, więc tyle, słuchajcie, dobrego. O Boże, kochany, moje gardło. Ja dzisiaj wykończę to moje gardło, bo mówię, ja przestanę nie długo gadać. Będziemy mieli takie ciche odcinki, słuchajcie, sama muzyka będzie leciała
i będę sobie po prostu grać i nie będę was gadać, ale, ale nie będę mógł jak do was gadać, bo mi gardło upadnie po prostu. Masakra, słuchajcie. To jeżeli chodzi o cel osobisty, a jeżeli cel społeczności. Gdy cel społeczności jest, jakim jest przejechanie 250 milionów kilometrów podczas dostaw do lub z dolnego miasta iberyjskiego, zostanie osiągnięty, a gracz osiągnie również swój cel osobisty, otrzyma zabawkę plusz Iberian Lynx oraz ornament Iberian Mask Bomech. Co? Bublehead jako Steam pozycję inwentarza. Uwaga, aby zakwalifikować się do nagród społeczności, musisz osiągnąć co najmniej swój cel osobisty w Eurotracku. Każda nagroda będzie elementem ekwipunku Steam do Eurotracka. Po ukończeniu odbierz nagrodę na wydarzeniach na twoim profilu Wolf of Tracks. Czyli wychodzi na to, tak jak myślałem, że pierwszy trzeba zrobić sobie, słuchajcie, ten swój cel osobisty, czyli zrobić przepraszam, zrobić 200 km z co najmniej, pamiętajcie, co najmniej 200 z lub do Iberii, miast Iberii, co najmniej 200 km trzeba przyjechać do 20 miast w Iberii, tak? I trzeba to wykonać, bo odebrać swój cel osobisty i wtedy możemy, jeżeli cel społeczności zostanie osiągnięty, to również możemy go odebrać. Nie ma możliwości, żeby nic nie robić i odebrać cel społeczności, więc wychodzi na to, że no, pierw trzeba porobić sobie traski z lub do miast w Iberii. Co najmniej 200 km musi być zrobione, żeby osiągnąć swój cel osobisty, a jeżeli uda się osiągnąć cel społeczności, czyli te 250 milionów kilometrów, myślałem, że tysięcy, a to było milionów, to również, słuchajcie, można wtedy odebrać swój nagrodę za cel po prostu społeczności. I w sumie fajnie to jest zrobione, że pierw musicie zrobić to, a nie, że wiecie, nic nie robicie, nagle musicie coś sobie odebrać za to, że nic zresztą nie robili. No, kurde, słabo by to wyglądało, więc w zasadzie fajnie, że to również zostało wzięte po prostu też pod uwagę i jak to jakby wygląda, nie? Dojeżdżamy powoli do Madrytu, słuchajcie, ja się zastanawiam, czy, bo nie chcę robić dzisiaj takiego długiego materiału. Myślę sobie, że ta półtorej godziny naprawdę będzie styknie. My sobie przejdziemy przez również Madryt i my za Madrytem po prostu staniemy sobie na tanksztali. O. Na tej, słuchajcie. W zasadzie, tylko czemu tak? No właśnie. My chcemy tak to zrobić, o. Zrobimy coś w tym guście i ja myślę, że my w kolejnym... A nie, bo chciałem przez dół jechać, halo. Ja myślę, że my w kolejnym odcinku dokończymy tą traskę, słuchajcie, bo ta trasa to się tak zapowiada, tak długo, słuchajcie. My jedziemy, jedziemy, końca nie widać. To mi się podoba właśnie, że jedziemy, jedziemy, ja tu do was gadam i ja nie widzę, kiedy, kurde, jest koniec jeszcze tego. No my cały czas po prostu jedziemy. Słuchajcie, no i to jest fajne, bo... To, czego tu w planach dzisiaj nie miałem, czyli zwiedzenie tej Barcelony. Ale fajnie ta Barcelona wygląda, naprawdę. Dla mnie Barcelona jest fajnie zrobiona. Widać, że zostały podjęte również takie rzeczy architektury, takie wiecie, dodatkowe i tak dalej. I to jest mega, mega fajne, że... Znaczy... Urzeczywistnili. Po prostu jest to rzeczywiście zrobione, tak jak faktycznie to wygląda. Jest to urealnione i to mi się mega podoba, bo... Dobrze wiecie, ja zwracam coś takiego uwagę. Faktycznie nie wiem, jak to urealnie wygląda, ale wiem, że od studia mogę oczekiwać tego, że faktycznie zrobią to tak, jak to faktycznie powinno być. I strzelam, że jakbym weszedł w Google Maps, no to pewnie zobaczyłbym coś podobnego, więc... No, mega, mega się cieszę, że studio jednak wzięło coś takiego pod uwagę. Słuchajcie, i tutaj kończą się moje tematy, jeżeli chodzi o informacje od studia SS Software. Za dużo informacji nie było. W sumie było tyle o tej DLC Iberia i wtedy cały czas były gadki na temat American Truck Simulator, ale to oczywiście nie w tej grze, a w Amerykanie sobie pogadamy o tych różnych dodatkach. Dzisiaj również chciałbym się skupić na tym i przypomnieć wam o konkursie na moim kanale, który został wydłużony ze względu, że miałem tą przerwę na kanale, w konkursie jest do wygrania DLC Iberia. Czyli no dodatek, na którym właśnie coś śmigam, że wam się podoba, no to zachęcam was do wzięcia udziału w tym konkursie. Konkurs został wydłużony, tak jak mówię, ze względu na moją przerwę, aż do 5 maja, czyli jak widzicie ten materiał, to jeszcze mamy dwa dni. Bo wy go widzicie, czekajcie, muszę pomyśleć. Dzisiaj jest pierwszy, bo ja nagrywam was 1 maja, 2 maja wam wrzucam. Czyli 3, 4, 5, czy macie w sumie, no 4 dni łącznie jeszcze z dzisiejszym dniem. Macie 4 dni
na wzięcie udziału w konkursie. Potem ja 6 maja robię losowanie, montuję i wrzucam wam i na 7 maja po prostu pojawia się odcinek. I jesteśmy w Madrycie! Madryt! W prawej stronie? Ale to chyba jeszcze nie tu. Co? No nie, nie tu. Chyba. O nie. O nie! Pomylnęło mi się. Pioruny. Zrobię coś w zasadzie, czego nie wolno robić. Ale no, ja bym chciał pojechać tamtą trasą. Ale tam mieliśmy nieważne. Znajdę nową trasę. Cicho, Aniu, jest dobrze. Nikt tego nie widział. Nie widziało, kurde, paręset osób i... Nie, nikt tego nie widział. Przyznajcie się, nikt tego nie widział, prawda? Skręć w prawo. Więc tak, konkurs został wydłużony, słuchajcie, do 5 maja, 7 maja będą wyniki. Powiem wam tyle, jak w prawo. A bo tu jest kajne rondo jakieś. Jakieś takie dziwne. No dobra, muszę się stanąć tutaj, na to wychodzi. Ale dziwne rondo w ogóle. Takie całkowicie, kurde, z dupy wzięte. No ale dobra, niech i takie będzie. Ale fajnie słychać, że ten silnik jest trochę, żeby to było słychać, więc takie... Więc w sumie fajne to jest. No dobra, skręciłem w prawo w takim bądź razie. I jedziemy tędy, no to zaczęły prowadzić tędy. No a ja bym chciał tutaj do dołu, ja bym chciał ten Madryt tu trochę zwiedzić. Czy mi się da, że tu będzie punkt widokowy? Ale nie, już nie dzisiaj, już to odpuśćmy. Ale co trzeba zrobić w tym konkursie? Może też wam to omówię. Na pewno słuchajcie, trzeba subskrybować kanał i ja będę to kontrolować, będę to sprawdzać w dniu losowania po prostu konkursu, więc będę sprawdzać, czy macie subskrypcje prywatne. Jeżeli macie subskrypcje prywatne, to niestety no nie możecie wziąć udziału w konkursie. To są osoby prywatne i to będzie ciężko potem zweryfikować, czy faktycznie mi subujecie, czy też nie. Więc to trzeba mieć na uwadze. Tylko osoby subskrybujące będą mogły wziąć udział w konkursie. Otóż to, bo to mają być moi widzowie, mają być to widzowie, którzy mnie subskrybują, którzy mnie gdzieś tam też oglądają i tak dalej, więc to też jest mega, mega istotne. Tu się też korek zrobił, ja cię zsunę. No, powiem wam, że ta Iberia to bardzo zakorkowana jest. Masakra wam powiem. No ale cóż, to może być, kurde, jakieś ciekawe rzeczy tutaj, bo kurde, jakby nie było tutaj ciekawych rzeczy, to gra byłaby nudna, tu non stop coś, albo korki, albo jakieś wypadki, albo coś, albo ja pomylę drogę. Jest ciekawie, no. I dobrze, słuchajcie, musi być ciekawie, musi być atrakcyjnie, bo tak to gra by się zaraz nam znudziła i byśmy ją odpuścili sobie. A tak, cały czas coś tu się dzieje. Słuchajcie, jest godzina 20 w grze. A jest tak jasne, jak to była, kurde, 15, więc fajnie. Fajnie to jest, że faktycznie studio dało nam znaka, że w 1.40 poprawiło, słuchajcie, światła w różnych godzinach. I na przykład w Skandynawii jest inna na pogodę, załóżmy o 5, tu jest inna o 5, i na przykład teraz o 20 tu jest jasno. W Polsce robi się już ciemniej, a nie wiem, na Skandynawii to jest w ogóle całkiem inaczej. Więc no to jest fajnie, że to też zostało wzięte pod uwagę i studio również wziął pod uwagę, że w każdym państwie są inne warunki pogodowe. Jestem ciekawy, jak to wyjdzie, jeżeli ktoś zrobi modyfikację na zimę. Czy faktycznie też weźmie pod uwagę, że w każdym państwie też może być inna pogoda, tak? No i w skupie Skandynawii, no cały czas mamy śniegi i te sprawy. Dużo jest śniegu. W Polsce, no to u nas różnie, ale na przykład, no wątpię, że w Hiszpanii było jakoś tam na grom śniegu, nie? Więc, no. Matko, teraz do mnie dzwonią. No dajcie mi chwilkę, odbiorę i dojedziemy sobie, słuchajcie, jeszcze troszkę, dobra? Zaraz do was, wracam. Okej, słuchajcie, wracam już do was. Nie zostawiam was na długo, no szczerze, nie zostawiam was na długo. Może tam z 3 minutki pogadałem, co i jak. I tak dalej, słuchajcie, bo no... Jestem, słuchajcie, sam w domu przez parę dni, no i tutaj, wiecie, dzwonią do mnie i się zapytują, a to, wszystko jest okej i tak dalej, więc wiecie. Gdzieś tam na to opiekuńczość mojej matki, no jest, no i w sumie dobrze, nie? Tak sobie myślę, że w sumie dobrze zadzwoniła i się spytała.
Wiem, że gdzieś tam o mnie myśli, słuchajcie, ale my nie o tym teraz, słuchajcie. Przyspieszymy trochę. Czy mam jechać prosto? Prosto. O, no okej. Nie muszę wyprzedzać. Teraz słuchajcie, dobrego. Trzymaj się lewej strony. Teraz tak. Subskrybować mój kanał. Mówię tutaj o konkursie, bo trochę, kurde, wybiłem się z rytmu. Tutaj jest mowa o konkursie, czyli trzeba subskrybować mój kanał. Po drugie, zrobić prześliczny, przepiękny screen. Wykonanie ciężarówki z napisem areczek. Jeżeli ktoś nie zrobił napisu, no to trudno, jakby się nic takiego wielkiego nie stało. Bardziej chodziło o to, żeby nie było to zdjęcie pobrane z internetu. Zresztą ja nie będę weryfikować tego, jakie jest wasze zdjęcie zrobione, tylko będę to mieć jako dodatek tak naprawdę, żeby to jest wymóg, żeby wziąć udział w konkursie. Trzeba podesłać zdjęcie, screen swojej ciężarówki w fajnej okolicy. I to tyle, słuchajcie, to nie jest coś, że słuchajcie, ja będę oceniać wasze zdjęcia i ten, kto miał najlepsze zdjęcie, to wygrywa. No nie, no nie będę na takiej zasadzie tego robić, bo niektórzy umieją, niektórzy nie umieją i stwierdziłem, że no nie ma sensu. Ale po prostu w wolnej chwili, nie wiem, zrobię odcinek, który będę właśnie oceniać ciężarówki moich widzów. I będziemy sobie robić, że wtedy właśnie oceniać, wtedy będziemy sobie oglądać, czy to na live, czy to na odcinku, jak nie wiem, jak my to do końca jeszcze zrobimy. Ale będziemy sobie patrzeć, obczajać i... I w sumie na tym to tak naprawdę ma dla mnie polegać, czyli po prostu taka rozrywka, pooglądać, popatrzeć, co tam moi widzowie mają za ciężarówki. I w sumie tyle, tak? Czyli to nie jest coś, co będę brać pod uwagę, losując kogoś do konkursu. Losowanie jest losowe, ja wrzucam do maszyny losującej wasze niki i tyle. I tyle tak naprawdę, a potem po prostu w wolnej chwili usiądę sobie, pobiorę wszystkie wasze zdjęcia i sobie je pooceniam, jak one wyglądają. I tyle, słuchajcie. Więc to są dwie rzeczy, no oczywiście podać swój e-mail. W formularzu jest bodajże podać swój e-mail, podać swoją nazwę kanału, wysłać swój link do kanału, żebym mógł potem zweryfikować, czy my faktycznie subskrybujecie. No i w sumie to jest tyle. No i wysłać przepiękny screen z ciężarówki, jeżeli ktoś tego screena nie wyśle, to w sumie no nie może wziąć udziału w konkursie, no bo jak nie? Ale tak poza tym to no po prostu no można wziąć udział w konkursie na spokojnie, jeżeli ktoś nie zrobi pięknego, fenomenalnego zdjęcia, to się również nic nie stanie. Jeżeli ktoś nie wyśle zdjęcia z tabliczką areczek, to również się nic nie stanie, bo po prostu no chodzi o to, żeby to zdjęcie było wasze. Jeżeli ja zobaczę, że to jest zdjęcie wasze, nie z internetu, to po prostu tyle, tak? No nic się tak naprawdę wielkiego nie stanie, jakoś was to nie dyskwalifikuje. Tylko tak jak mówię, zdjęcia są po prostu dodatkiem. Tak sobie myślałam, że to będzie aż tak przejaśnione i nie będzie tego dobrze widać. Kurde, mam okno otwarte obok w pokoju, bo było tak duszno w tym domu. Zresztą w tym domu cały czas jest duszno i bo jak nie ma rodziców, to ja staram się jak najczęściej otwierać to okno, to jest tak duszno. A oni tego nie czują, ja nie wiem, ja czuję, że tu jest duchota i jest duszno, a oni tego nie czują. Jak ładnie ten zachód słońca. O Jezu, jak ślicznie on wygląda, ojej. Pięknie, piękniutka. Tak, śliczniutka wygląda. No i co, korki, koreczki? Na autostradzie? Ale jak to tak? A bo my już dojeżdżamy. O, by cię to piorun strzelił. No tak jak mówię, no nie chcę robić tego odcinka jakoś zbytnio długiego, więc po prostu sobie dojedziemy, a w kolejnym odcinku sobie porozmawiamy sobie o jakby wszelkich informacjach, bo to też mam zawarte informacje, co związane z moim kanałem i tak dalej. Ale no kiedy my sobie pogadamy? No kiedy? No powiedzcie mi kiedy, jak tu stało nam 589 km. Ja myślę, że na dzisiaj zrobimy sobie to tyle, bo mi się gardło już tak zdarło. Ja miałem tyle tematów wam dzisiaj do przekazania, że to jest co. Słuchajcie, ja myślę, że kolejny odcinek właśnie pojedziemy sobie z tego miejsca. I z tego miejsca sobie ruszymy. Zatankujemy się przy okazji. Z tego miejsca sobie ruszymy w kolejnym odcinku. Tak sobie myślę, również sobie pogadamy, ale tu już sobie pogadamy o takich tematach związanych z moim kanałem bardziej. Czekajcie, bo kolejny odcinek ma być z ATS-a, tak? Ja muszę ino spojrzeć teraz. Ej, no faktycznie. O ja cię sunę. No dobra, bo 9 maja wkłada odcinek z ATS-a dopiero. A nie z ATS-a. Nie, co drugą sobotę widzimy. Co drugą sobotę każdego miesiąca widzimy się w Amerykanie. No dobra. To wiecie co? Jako, że drugą sobotę widzimy się w Amerykanie, trudno. Odcinek będzie długi. Serio. Jedziemy dalej.
no, niestety tak najwyraźniej musi być. Przez te krzoki to ja nic nie widzę. No nie, bo ja myślałem, że kolejny odcinek, wiecie, sobie pogadamy w Eurotracku jeszcze, nie? A tu dong, kurde. Nie pogadamy sobie w Eurotracku w kolejnym odcinku i to mi się nie podoba. Skręć w prawo. Jak w prawo? Kiedy jedę prosto. Gdzie ty chciałeś tu w prawo mnie tu wjechać, ty? Słuchajcie, dawno nie było odcinka, więc w sumie... Oj tam, zrobię trochę dłuższy odcinek. No dobra, tu jeżeli chodziłoby o konkurs, to jest w sumie tyle. Film z wynikami, tak jak mówiłem, 7 maja o 15, konkurs trwa do 5 maja do godziny 15. I w sumie to jest tyle, więc zachęcam was do wzięcia udziału w konkursie. Sponsorem konkursu jestem ja. Niestety studio SS Software napisano do nich stosowny e-mail, wersji angielskie oczywiście, że słuchajcie, organizuję konkurs, czy jest możliwość, żebyście mi podesłali klucze licencyjne do DSI Beria i tak dalej. Nic, żadna odpowiedź od chyba 2 tygodni, więc jedziemy, dobra, trudno, poradzimy sobie, kupię jedno DLC, przecież nie zbankrutuję przez to. I w sumie, no, to tak jak mówię, ja jestem sponsorem tego całego wydarzenia, tego całego konkursu zorganizowanego na moim kanale. Bo w sumie nie musiałem ten konkurs robić, to zrobiłem go z dobrej woli, zresztą to jest z okazji pięciolecia mojego kanału? Tak, pięciolecia. Zgłupiałam, który to jest rok już mojego kanału. Tak, pięciolecia mojego kanału. Więc właśnie oto z tej okazji właśnie jest ten konkursik. Kurde, dobrze jakbyśmy pojechali trochę w ciągu dnia. Tylko chciałbym się przesłać tak odrobinę, bo mamy być na 19. Więc w sumie, słuchajcie, zrobiłem tak, że chyba... O! Trzeba, żebym sobie ręczny włączył. Czekajcie, bo tak kminie sobie, jakbyśmy się gdzieś stanęli. Gdzieś... Gdzieś. No dobra. Czyli stańmy się po prostu tu na rogu. Ja po prostu przeniosę godzinę do przodu, bo nie chcę w nocy jeździć. Chociaż może nie tak w nocy, ale bym sobie przesunął na przykład... Czekajcie. Dam sobie ręczny. Włączę tylde G, podłoga, set, podłoga, time. I włączę sobie godzinę 4 na przykład. Myślisz, że 4 będzie good? 5? 4. Chodzi o to, żebyśmy jeszcze trochę w nocy pojechali, a nie tak, że całą noc jeździmy. Sam, że o 6 robi się już jasno. Czyli 4. No dobra, bo mamy jeszcze 7 godzin trasy, więc spokojnie będziemy zejdziemy w ciągu dnia. No dobra. A, to mi zgasło przecież. Czy ruch zrobię i przesuną godzinę? To takie dziwne trochę. No ale dobrze, i słuchajcie, ta noc, w noc, w końcu jest mega ciemna, to jest ciemno jak w dupie, naprawdę. To jest tak ciemno, jak kurde nie mógł się tego spodziewać jakoś inaczej. No nie, bo oni tu się wleką. Ten tu hamuje, tu jest jakiś wypadek, o Jezus, jeszcze gorzej. Masakra wam powiem. No ale dobrze, o konkursie powiedziałam. No dobra, to lecimy teraz z tematami moimi prywatnymi, bo w sumie no, chciałem poruszyć kolejny odcinek, ale tak jak mówię, kolejny odcinek jest American Truck Simulatora, więc no tam nie poruszę przecież tematów, które no są już prawie nieaktualne, więc w sumie, no dobrze, no to jedziemy, słuchajcie, prywatne tematy. Profil z multiplayera, tak, gramy na odcinku z multiplayera i mam sens, że kolejny odcinek będzie z promocji Poland Rebuilding. Ale słuchajcie, tak jak wam powiedziałam, myślę, że kolejny odcinek... Czy mogę tu wjechać już? Czy nie? Chyba mogę. Że kolejny odcinek, słuchajcie, pojawi się również z DSI Beria, bo chciałbym zwiedzić sobie te dolne tereny. Bo tak jak mówię, górę sprawdziliśmy sobie na lewie. Really? Ciągle coś. Kurde, widzicie? I to jest taka atrakcyjność w tym też również, że ciągle coś się dzieje. Ja tu chciałem wyprzedzić, a tu ząg, kurde, roboty drogowe. Arek dostosuje się do warunków i tyle, nie? Ło, ale się ciągną te roboty drogowe, to nie był taki jeden mały kawałek, tylko one cały czas są. I to jest fajne, to są takie fajne smaczki. Mimo, że jedziemy kurczę w nocy, no bo ja bardzo lubię jeździć w ciągu dnia i zresztą to też po to chcę jeździć w ciągu dnia, by wam pokazać jak najlepiej po prostu ten dodatek, ale oczywiście noc jest też przecudna, jest fajna. Jest to prawdziwa noc, noc. Nie jest to tak, że to są jakieś, wiecie,
no, stwierdzi, jakieś takie dziwne poświaty czarnego i tak dalej, po prostu ciemno. I o to w sumie też chodziło, tak? Żeby noc była faktycznie nocą, a nie tylko takim, wiecie. Nie tego, nie gazuje, teraz on sam jedzie do przodu, więc w sumie spoko. Że noc jest faktycznie taka mega ciemna, jest czarno, w sumie widać nasze światła. Jak zrobimy długie, to faktycznie widać, że to długie jest włączone i widać, że od dali coś się dzieje, tak? No i w sumie też na tym pewnie też zależało, że po prostu ta noc była czarniejsza, ciemniejsza, a nie, że ta noc jest po prostu taka widna i jasna, nie? Zresztą ja stosowałem modyfikację na czarniejszą nocą, bo ta noc, którą dało nam software, zanim wyszło 1.40, no to była mega, mega duża różnica. Teraz jest naprawdę ona o wiele, wiele przyjemniejsza ta noc. Taka prawdziwa noc. Więc to jest mega, mega fajne. Więc tak jak mówię, kolejny odcinek również będzie z DLC Iberia, czyli za 2 tygodnie również widzimy się w DLC Iberia w tych dolnych terenach. A już w kolejnych odcinkach będziemy się wydawać już w moim prywatnym save'ie, w prywatnym profilu. Gdzie tam będziemy sobie już siedzieć po wszystkich wszelakich terenach. Jest nowa wersja na Track SAP. Słuchajcie, w końcu po długich wyczekiwaniach, bo jak zostało wydane 1.40, no to bardzo długo czekaliśmy na wydanie Track SAP w 1.40. I tak długo żeśmy czekali, że aż nam wypuścili. Zresztą wypuścili 1.40, wypuścili prawdopodobnie jakoś pod koniec kwietnia, jakoś tam chyba ostatni tydzień kwietnia został wypuszczony już oficjalnie. Słuchajcie, mamy 1.40, możemy grać i tak dalej. W sumie fajnie, no kurde, no bo takie przejście z 1.40 na 1.39, takie skakanie, tak żeby z wami zagrać na Track SMP, w sumie no i tak live'ów nie było. Ale no wcześniej jak były live'y, no to musiałam skakać, nie? Przez 1.39 na 1.40 takie skakanie, nie dość, że było to męczące. To również ile to czasu mi zjadało, ile internetu mi to zżarło w nocy. Że wiecie, musiałam to w nocy robić, także mój internet jakoś jeszcze żył przez paręnaście dni. Więc no, było z tym trochę komplikacji. Na szczęście no teraz, mając 1.40 oficjalnej wersji, grając na tej wersji, mając Track SMP również 1.40, no to w sumie ja jestem w niebie i ja się mega cieszę, że wyszło to tak jak wyszło i że teraz po prostu i tu możemy grać, i tu możemy grać i na singlu, i na multiplayerze. O dziwo, Poland Rebuilding również został przekonwertowany na 1.40, Promoc również, więc wszystko tym razem poszło no sprawnie po prostu, nie? I to jest mega fajne, że wszystko poszło sprawniej. I to się mega, słuchajcie, ceni, że to tak długo nie zajęło. Jedziemy jakimś tunelem. Okej, słuchuje się w dźwięki, czy są jakieś inne, ale wydaje mi się, że chyba nie. A jak widzimy kamerą? Okej, słychać gdzieś ćwierkanie. A gdzieś inny dźwięk tunelu? Chyba nie. Wydaje mi się, że taki jak był w podstawce jako tako, to chyba jest on cały czas w sumie. Nie widzę jakiegoś specyficznego innego dźwięku w tunelach. Ale może to mój czujny słuch jeszcze tego nie wychwycił po prostu. No gdzie ty, Arek, tak pędzisz? No nie można. 85. I no nie więcej. I no nie wolno. Więc no dobrze, Track SMP mamy na 1.40. Przerwa na kanale. Otóż to była przerwa na kanale od 21 kwietnia do 28 kwietnia. Można powiedzieć, że 7 dni, czy taki tydzień, ja to twierdzę około 1,5 tygodnia. I co było z tym związane? Natłok pracy w pracy, czyli natłok roboty w mojej pracy, w mojej firmie. Znaczy nie w mojej, a firmie, w której pracuję. Dużo musiałam brać nadgodzin przez problemy w pracy, sytuacja w domu, złe samopoczucie mojej mamy. Musiałam się mamą opiekować, częste niewysypianie się w nocy, pomoc w nocy i tak dalej. Słuchajcie, no niestety moja matka miała swój ciężki tydzień w sumie i wyszło, że to nie jest oczywiście COVID, że no to jest gdzieś tam grypa i te sprawy. Ale musiałam się opiekować moją mamą, no musiałam się nią zająć i tak dalej, więc no to było to. Plus do tego w pracy u mnie się pochorowali, ale u mnie w pracy pochorowali się na COVID. Więc podobnej, pierwszy moja mama rozchorowała, potem się u mnie w pracy rozchorowali i w sumie wam powiem, że słabo to wszystko wyszło, że się pochorowała. Ale co zrobić? No pochorowała się kobitka i musiałam się nią zaopiekować i w sumie powiem wam, że ja wtedy miałam coś takiego, że niby siedziałam przy tym komputerze, ale wiem, że nagrywać nie mogłem, patrząc na to, że zaraz było Arek, ale Arek przyjdź, Arek to. I wiecie, no trzeba pomóc starszej pani, tak? Znaczy starszej pani, do mojej mamy, tak? No ona już jest wiekowa kobietka i no kurczę, nie wyobrażam sobie, żeby teraz usiąść i nagrywać do was i za chwilę usłyszeć Arek, robić przerwę w nagrywaniu i robić, nie wiem, 10 cięć. No kurde,
nie na tym by polegało to moje nagrywanie, bo w sumie no... Ja bym się w sumie przy takim czymś chyba męczył, słuchajcie, dodatkowo jeszcze, bo nie dość, że w pracy musiałam rypać po 12 godzin, po 10, faktycznie ten ostatni tydzień już rypałem po 7-8, czy taki standardzik, ale tak to musiałam, słuchajcie, rypać po 10-12 godzin. Tylko dlatego, że po prostu tam mi się 3 dziewczyny rozchorowały, znaczy 2 się rozchorowały, jedna jest na urlopie. I w sumie no musiałam działać z bardzo okrojonym składem, gdzie no dostało mi się lekko po dupie, no ale trudno się mówić, żyje się dalej i nie może firma oczekiwać ode mnie cudów, jeżeli faktycznie sytuacja jest, była bardzo podbramkowa, bardzo trudna i nie należała po prostu do prostych. Bo no rozchorowanie się z prawie połowy, znaczy nie połowy ekipy, no bez przesady, kurde, więcej nas jest, ale rozchorowanie się 2 osób, jedna osoba na urlopie przymusowym, bo musiała iść, no to... No nie jest to fajna sytuacja i niestety to był ten powód, że musiałam brać po prostu te nadgodziny i musiałam ponadrabiać parę zaległości. Musiałam nie dość, że zastąpić kierownika, no to musiałam, znaczy dużą odpowiedzialność brałam na siebie i tyle, słuchajcie. No i taka sytuacja niestety z tego wyszła, jak wyszła, że niestety, ale na YouTube'a kompletnie brakło mi czasu, kompletnie. No nie miałam czasu, by w ogóle usiąść. Jedynie kiedy oglądam YouTube'a, to jak leżałam do spania, bo nie mogłam zasnąć i po prostu YouTube leciał w tle i tyle. Ale tak, żeby usiąść, nie wiem, popatrzeć na statystyki i ogarnąć mój kanał, nie, kompletnie nie miałem czasu, więc to niestety była taka sytuacja jak nie inna. Była to chyba pierwsza z takich poważniejszych przerw na moim kanale w tym roku, mega się cieszę, że ona trwała nie tak długo, czyli plus minus to 1,5 tygodnia. I wracamy do YouTube'a, ja z pewną energią, z pewną chęcią i z pewną motywacją. I to jest, słuchajcie, też również ważne, że po prostu, no, mam chęć i mam tą siłę, by po prostu z powrotem wrócić. I z tego się mega, mega cieszę. Cóż, dalej ja tu mam zapisane, słuchajcie. Powracam na kanał. Od dzisiaj wracają publikacje filmów. Czyli tak jak mówiłem, przerwa się zakończyła. Od 28 kwietnia w sumie wracamy na... przepraszam, 30 kwietnia. 30 kwietnia wracamy na YouTube'a. Był unboxing na moim kanale. W sobotę pojawiły się Simsy. Dzisiaj pojawia się Eurotrack. No i już w kolejnych... Niech będą się pojawiać filmy, które... Które no po prostu są na moim kanale, czyli we wtorek widzimy się w Mafii, w środę widzimy się w Farmingu Simulatorze, w czwartek widzimy się w Shadow of the Tomb Raider, w piątek będziemy się widzieć teraz w wynikach konkursu, w sobotę w Simsach i za tydzień w niedzielę widzimy się w American Truck Simulator. Więc słuchajcie, no różnorodnie będzie na moim kanale, wracamy do nagrywania, ja się też mega tym jaram i mega się cieszę w sumie, że no wracamy z pełną siłą i w końcu robię to, co lubię i spełniam się i mam banana na twarzy mega dużego, kiedy ja po prostu wiem, że kurde, wracam do tego, wracam do nagrywania i z tego powodu mega, mega, mega się cieszę. O kurczę, słuchajcie, żebym się nagadał. Pozwólcie, że się napiję. Ja muszę dużo pić wody, dużo pić jakiś płynu, bo kurde, wyschnę niedługo i będziecie kurde nie zbierać kurde z nagrań. Na zakrawa powiem, no. Lizboa, czyli jedziemy w stronę Lizbony? Czyli może tam nawet za dużo kilometrów na mnie zostało? Jeżeli mamy jako tak oznaki na Lizbonę, 3 godziny trasy, ej, to spoko nawet. Myślicie, że mogę? Dobra, mogę. Albo i nie mogę. No to już trudno. Policja jedzie, ale co nas ona obchodzi? My jedziemy 85 na godzinę, elegancko przed siebie. Więc spokojnie damy radę. Słuchajcie, idę dalej. Kalendarz publikacji został zaktualizowany o miesiąc maj. Wszelkie aktualizacje robię na bieżąco na Discordzie, grupie i na społeczności YouTube'a. Słuchajcie, i teraz pytanie jest do was, bo ja aktualizuję ten kalendarz w miarę możliwości, staram się, żeby raz w tygodniu został zaktualizowany o wszelkie rzeczy, które mam w planach zmienić i tak dalej, które rzeczy chcę dodać na kanał jeszcze, więc on jest taki aktualizowany, staram się raz w tygodniu. Oczywiście, jeżeli chodzi o live, to staram się również robić to na bieżąco, żeby po prostu też live'y były, tak wiecie, zaplanowane i w miarę w sensowny sposób, gdzie faktycznie ja jestem w stanie wam powiedzieć, że kurde, na 80% live się pojawi, tak, a nie na 50%. Więc wolę jednak robić taką zasadę, że... Portugalia! Ojej, Portugal! Nice. Zjedziemy sobie tutaj. Idziemy sobie cały czas prosto. No i właśnie, no i te live'y, no myślę, że to tydzień w niedzielę czy w poniedziałek będę aktualizować sobie tak, żebyście wiedzieli, kiedy się te live'y pojawią. I teraz jest pytanie takie, bo na grupie daję wam znać, że został aktualizowany kalendarzyk. Również na Discordzie
jest, mam specjalny kanał pod kalendarzykiem i tam poskakuje wam wtedy komunikat, że słuchajcie, został zaktualizowany. Druga sprawa. Trzecia sprawa, zastanawiam się nad społecznością YouTube'a. Tam też daję wam informacje o postach, o filmach i tak dalej. Pytanie, czy wy z tego w ogóle korzystacie? Czy jest sens w ogóle coś tam się wangażować w tę społeczność YouTube'a? Niektórzy dają komentarze, niektórzy nie. I to mnie interesuje, czy w ten sposób, czy tam mam też was informować o tym, odcinkach, o live'ach na przykład, czy na przykład też o tym, że został zaktualizowany kalendarz, bo w sumie nie wiem, czy wy chcecie coś takiego, żebym na tej całej karcie społeczności na YouTubie właśnie wam gdzieś tam wam po prostu informował o tym, co i jak sytuacja wygląda. No, ja wam powiem osobiście, że jestem jak najbardziej na tak, żeby coś takiego zrobić, bo im więcej informacji widzicie gdzieś, znaczy inaczej, im więcej mi widzicie gdzieś na różnych Facebookach, na różnych grupach, na Discordzie i tak dalej, wydaje mi się, że coraz więcej was przychodzi. No i w sumie, jak chyba każdemu YouTuberowi na tym zależy, czy będziemy znowu bez świateł? Nie, idziemy ze światłami. Już myślałam, że znowu bez światła idziemy. I na tym mi też jak najbardziej zależy, żeby was tu było coraz to więcej. Więc no, taką decyzję podjąłem, że również na społeczności fajnie da znać kalendarzyk, to tam, gdzie widzicie, słuchajcie, wszystkie moje filmy, publikacje filmów, plus live'y, które aktualizuję i staram się aktualizować, słuchajcie, co tydzień, żeby te live'y się, po prostu informacje o live'ach się pojawiały, żebyście wiedzieli, kiedy możecie się spodziewać live'a. I tak jak mówię, live'y są zapowiedziane na 80%, że się pojawią. 20% to są problemy rodzinne, zmęczenie również wchodzi w grę, albo po prostu brak internetu, bo i czasami taka sytuacja potrafi się zdarzyć. Doskonale o tym też również wiecie, że ja nie jestem w stanie działać i sprawić to, że nie wiem, nagle internet zacznie działać. No nie jestem w stanie, nie jestem Bogiem i niestety problemy z internetem również się u mnie zdarzają. Wracam z regularności Instagrama od tego tygodnia, od poniedziałku. Słuchajcie, co z tym Instagramem? I to właśnie też był ta sytuacja, która powodowała, że miałam brak czasu, żeby skupić się w ogóle nad publikowaniem nowych postów na Instagramie. Teraz chciałbym to trochę poprawić, chciałbym to zmienić. O! Aha, widzicie, teraz oni zjeżdżają tutaj, w tą stronę. I chciałbym to w zasadzie poprawić i chciałbym, żeby od tego tygodnia wrzucałem regularnie już na Instagramie posty. Czyli w każdy wtorek i każdy czwartek o godzinie 17 wlatuje post również na mojego Instagrama. I taki jest zamysł, mam nadzieję, że mi się to uda. Mega bym się cieszył, gdybym z tego się wywiązał, bo chciałbym mimo wszystko też na tym Instagramie trochę ruszyć do przodu. Bo też jakby na Instagramie mi zależy, bo to jest forma robienia zdjęć, przesyłania wam zdjęć, jakby przerabiania i tak dalej. Coś, co ja też również lubię. Lubię robić dla was miniaturki, lubię tworzyć, lubię robić dużo zdjęć i tak dalej. No, jestem takim maniakiem trochę fotograficznym również. I też, słuchajcie, myślę, że no, też jest to fajny pomysł, żeby również się gdzieś tam wam pokazać, jak nie tylko na YouTubie grając w gry, czy we vlogach, ale również, wiecie, tam na Instagramie. Więc tam też również chciałbym, żeby było o mnie coraz głośniej, żebym był jakby częściej wstawiał po prostu te posty, więc myślę, że we wtorki i w czwartki godzina 17 będą wlatywać tam po prostu posty, a ja postaram się po prostu to ogarnąć, żeby od przyszłego tygodnia te posty się już pojawiały. Co dalej, kochani? Fanpage będzie służył do informacji i do ja chciałam zapisać, ale tam chyba coś nakrzeniłem. Chodzi mi o to, że fanpage będzie służył teraz, tak jak już wcześniej, ale trochę go nie zaniedbałam, ale chcę, żeby on służył coś w stylu do informacji o tygodniowych odcinkach. O co chodzi? Czyli wrzucamy, tak jak wrzucałam jakiś czas temu, filmy w tym tygodniu. Każdy tytuł, link do odcinka i tyle, słuchajcie. Chcę, żeby ten fanpage był trochę minimalistyczny. Nie chcę go pakować tak samo, jak pakuję grupę, czyli na grupie daję codziennie wam znaka, że wleciał film na kanale i tak dalej, czy są różne ankiety. A bardziej mi zależy, żeby tak ten fanpage był do tego, żeby po prostu uogólnić wam jakieś sytuacje. Również fanpage będę dostosować do jakichś większych rzeczy, które chciałbym was poinformować, jak i na grupie, jak i na Discordzie. Czyli również chciałbym, żeby taka jakaś informacja wleciała na fanpage'u, tak? Też chciałbym, żeby po prostu ta informacja była też upowszechniona w jak najgłośniej. Bo też się zastanawiałem, czy robić na grupie i na fanpage'u to samo. Potem zacząłem się zastanawiać, kurde, Arek, ale ci kurde Bela mija z celem w ogóle. Tu i tu to samo, to w sumie możesz usunąć fanpage'a i wrzucać tylko na grupę. Już jesteśmy w Lizbonie? Jak to już? Czyż do Lizbony to mam jeszcze kawał drogi. Gdzie my jesteśmy? Halo? My tu jesteśmy! O jacie!
No w sumie fakt, jest dojdziemy do Lizbony. O kurde. 141 km zostało. No dobra. Cały czas ściągają od nas pieniądze, ja nie wiem. Niedobrze, niedobrze. A tu? Nikogo nie ma, to w sumie możemy jechać. Panie policjancie! Co tu się stało? Rozumiem, że pan za szybko jechał, ale to jest autostrada, to chyba można szybko, czy nie? Pytanie, czy to są jakieś ograniczenia w tej Portugalii? Cholera wie. No, więc tam będę was po prostu informować raz w tygodniu, myślę, że w każdą niedzielę będą wlatywać po prostu... będzie wlatywać tytuł gry, myślnik, i będzie link do gry, żebyście też mieli taką informację, że no... bezpośredni link do gry, która została po prostu wrzucona na moim kanale, więc myślę, że taka forma... forma raz w tygodniu, tak jak wam powiedział, będzie też całkiem spoko, tak mi się wydaje, słuchajcie. O nie, awaria silnika coś znowu. Teraz słuchajcie, bo to jest coś ważnego i w sumie wolałbym się zatrzymać. Słuchajcie, od 8 do 16 maja mam urlop. Słuchajcie, mam urlop i mam w planach lekki wyjazd, taki wiecie, fancy. Jednak przy stopy w filmach być nie powinno. Filmy powinny być według harmonogramy, więc słuchajcie, tego zmieniać nie będę, mimo wszystko, że będę mieć urlop i w sumie powinienem odpocząć od pracy, bo i taki jest mój zamysł, żeby jeszcze przez tydzień popracować i potem nie mam je. Odchodzę z firmy na parę dni, bo już muszę odpocząć psychicznie. Naprawdę muszę odpocząć psychicznie, bo tak, no nie było fajnie. No i właśnie, co z tym urlopem? I drugie punkt, mam wyjazd na urlop. Słuchajcie, mam zamiar wyjazd. Słuchajcie, to jest zależne, to będzie dużo od pogody. W sumie mamy maj, nie jest to czerwiec, nie jest gorąco i tak dalej. Ale jeżeli będzie tam 16-17 stopni, to ja chętnie pojadę, słuchajcie, nad morze. Jestem chętnie pojechać sobie nad morze, podpoczywać, wychillować, gdzieś tam trochę dalej, nie tutaj, gdzieś tam, wiecie, w moich regionach, tylko gdzieś, słuchajcie, dalej sobie pojechać na parę dni. Hotele mają otwierać od 8 maja, więc też fajna sprawa, że w końcu będzie można, wiecie, wziąć sobie hotel. I tak sobie myślę, słuchajcie, że vloga jak najbardziej nagram. Jeżeli gdzieś będę wyjeżdżać, myślę, że vlog jak najbardziej jestem za. Więc myślę, że to będzie fajna sprawa. W sumie, jeżeli wyjdzie pogoda, spoko. Pytanie jak, bo na ten moment ja w ogóle planowałem wyjazd, że wyjadę sobie bo w sobotę jeszcze jadę do jednego, znaczy w ogóle jadę w piątek i sobotę, 7, 8 maj, wyjeżdżam w sprawie właśnie pracy jeszcze całkowicie w ogóle 200 kilometrów poza miejsce mojego zamieszkania do pracy, bo dostałem poproszony, ja stwierdziłem, dobra, spoko, mogę pojechać do was i wam pomóc zorganizować parę rzeczy, więc to też jest fajna sprawa, żeby to ogarnąć. I słuchajcie, w zasadzie co? W zasadzie właśnie, przez te 2 dni mi nie będzie, więc w sumie live'ów nie będzie, ale odcinki postaram się, żeby były. I teraz tak, w sobotę niby wracam do domu, w niedzielę mam wolne i prawdopodobnie jeszcze w poniedziałek będę jechać do pracy, więc nie zacznę urlopu od poniedziałku, tylko zacznę dopiero od wtorku. Ale to jeszcze wszystko wyjdzie tak naprawdę w praniu, zobaczymy jak tam mi się uda w tej firmie, gdzie tam będę u nich, jak mi się to wszystko uda ogarnąć i na jakim... w jakich problemach oni są, bo w sumie też nie wiem, jak to tam u nich wygląda. Bo każda firma ma swoje problemy, każdy różnie prowadzi firmę i w sumie no potrzebują takiej, wiecie, pomocy osoby, która się dobrze na tym zna. No a w sumie no ja jestem człowiekiem, który dobrze się na tym zna i w sumie no muszę tam po prostu pojechać i im pomóc. Więc to. I zobaczymy, czy jeszcze w poniedziałek, czy w poniedziałek to tak. W sumie i tak mam wolne, znaczy urlop mam zrobiony, że jest od poniedziałku do piątku i w zasadzie jeszcze poniedziałek. O Boże, kochany! O ja! O chuu. Ale to wygląda dobrze. O cie piorun. Czy wy to widzicie? Wow. No, Lizbona! Piękna. Piękna, ja już o tym twierdzę, że ona jest, kurde, prześliczna. Jakiś helikopter jeszcze lata. Ale naprawdę, Lizbona wygląda przecudnie. Chciałem tu fotkę zrobić, ale już czuję, że ta fotka nam tu nie wyjdzie przez te kratki w tym moście. No, ojej, ale to zarąbiście wygląda. I ten kabriolet tutaj temu.
Świetnie to wygląda, słuchajcie. No, wam powiem, cud, miód, malina, orzeszki. Coś cudownego, słuchajcie. Cudownie to wygląda. Wow, no po prostu wow. No jak ja to teraz zobaczył, to ja dostał w szoku. Coś pięknego. Dobra. No i jadę tam do nich, zobaczymy co z tym urlopem, jeżeli wszystko dobrze wypali, jeżeli faktycznie będzie tak dopisywać, bo w sumie patrzyłam na pogodę i od, słuchajcie, 14 maja do 17 maja ma być ładnie przez te 4 dni. Jeżeli faktycznie będzie ładnie, 14, 15, 16, 17, to ma być około 15-16 stopni. Teraz myślę, że ja pojadę sobie nad morze pochillować na parę dni, wezmę aparat ze sobą, ponagrywam coś dla was. Faktycznie to nie będzie jako taki urlop, gdzie jadę się w sumie pluskać, no bo to będzie za szybko chyba na pluskanie w maju, ale słuchajcie, tak żeby pojechać, poodpoczywać i tak dalej, to naprawdę będzie dobry wyjazd, myślę, bo ja się dotlenię, trochę odpocznę od tego wszystkiego, tego natłoku pracy i myślę, że to będzie bardzo dobry pomysł. A no, w sierpniu, tak, w sierpniu mam 2 tygodnie urlopu i w sierpniu myślę, że sobie wtedy jakiś tam fajny urlopik, wiecie, takim chillowaniem, odpoczywaniem, pływaniem i takim, wiecie, fajnymi przygodami. Czy nie mówię, że teraz też nie będą przygody z strzałem, że też będą, ale no fajnym wyjazdem gdzieś tam sobie kreuję właśnie ten sierpień. I sierpień strzelam, że pierwszy tydzień urlop, drugi tydzień gdzieś tam mam, po prostu będę siedzieć w domu i odpoczywać. A jeżeli chodzi o te dni, no to strzelam, bo no ma padać. Ma w sumie padać, ma pogoda być brzydka i w sumie ma być więc no mam, słuchajcie, nadzieję tylko taką, że po prostu przez te parę dni gdzieś tam słoneczko wyjdzie. No z tego co patrzałem w miejscowości tam gdzieś chcę jechać, to słuchajcie, ma być bodajże 16 stopni i 17 godzin słonecznych, więc słuchajcie, od wschodu do zachodu ma być słońce, nie ma być zachmurzenia w sobotę, więc jest coś pięknego, tak żeby pojechać, pochodzić, ubrać samą bluzę, wyjść w bluzie i naprawdę no wow, no po prostu ja nie mogę się osobiście doczekać tego, aż ja pojadę, poodpoczywam, pochilluję i spędzę sobie miło czas. Więc tego się doczekać, słuchajcie, nie mogę. Live w pierwszych 2 tygodniach może być okrojony, potem ruszamy z lewami. Tak jak mówię, no tutaj pierwszy tydzień maja, znaczy kolejny tydzień maja i jeszcze kolejny tydzień maja, no to mogą z lewami, może być krucho. Mogą być 2 live'y, może być 1 live, może być wcale. Bardziej strzelam, że po prostu po tym moim całkowitym urlopie, jak wrócę, to po prostu z live'ami również wtedy wrócimy. Na takiej zasadzie jeszcze w sumie zobaczymy, jak to wszystko się rozwinie. Ja też staram się dla was już nagrywać filmy do przodu, tak żebyście mieli filmy do przodu po... No tak, żeby było wszystko ładnie, elegancko przygotowane, tak żebyście mieli po prostu, żebym ja miał inaczej pewność tego, że film się pojawi. I to jest też dla mnie istotne, żeby po prostu film się pojawił na kanale, a nie żebym ja się wkurzał, denerwował, że filmu nie ma. Więc jeżeli chodzi o live, to jeszcze troszkę trzeba byłoby poczekać. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Dobrze, Aniu, zjedziemy. W filmach pojawiają się wstawki co 7 minuta, tak. Słuchajcie, pojawiają się wstawki, na dole po lewej stronie pojawiają się wstawki związane z moim social media, czyli ten z YouTube'em, czyli subskrybuj, zostaw łapkę. Pojawia się również o Instagramie, o fanpage'u, o grupie, o Discordzie. No pojawiają się różne wstawki, co 7 minut się one pojawiają, słuchajcie. Leciała ankieta na grupie, czy co wy twierdzicie o tych wstawkach i... Nie wiem, dzień wczorajszy chyba? Bo pół na pół. Więc w sumie... Mi też ciężko to ocenić, ciężko mi powiedzieć, czy to gdzieś tam obciąża. Czasami może mi się zdarzyć zapomnieć, bo to gdzieś tam dodatek do filmu, który muszę wrzucić dodatkowo. Staram się o tym nie zapominać, jeżeli twierdzicie, że jest spoko. W sumie zastanawiam się też nad tym, bo w sumie dużo osób może nie wiedzieć, że ma Instagrama, ale jak ktoś by oglądał na przykład odcinek, normalnie cały odcinek by oglądał, no to wtedy w sumie no wyjdzie, że mam te social media i w sumie może dzięki temu gdzieś tam mnie znajdzie i gdzieś tam się ze mną jakby skontaktuje, wiecie, dołączy do jakiejś tam społeczności naszej, czy do grupy, czy do Discorda, czy zobaczy mnie na Instagramie. I w sumie mi się daje, że taki sposób też jest całkiem spoko, żeby przekazywać informacje o w social mediach, tak? Że mam coś takiego i te wstawki. Wydaje mi się, że wstawki są ok. Ale też chciałbym znać jakby waszą opinię, dlatego wrzuciłem to na ankietę na grupie, no i napisali, i daliście mi znać, że w sumie okej, spoko, albo nie macie po prostu zdania. Więc słuchajcie, to tyle. Mam tu skręcić w lewo.
Dobrze, to skręcimy w takim bądź razie w Lego, więc te wstawki póki co na ten moment jeszcze są i wydaje mi się, że chyba sobie zostawimy. W sumie gdzieś tam one mogą tu przeszkadzać w jakimś miejscu, ale to jest, ile to trwa? 2 sekundy i to znika zaraz, więc w sumie nie powinno być problemu. W najbliższych czasach pojawi się vlog z wynikami konkursu oraz unboxingu. Unboxing wleciał teraz w piątek, w ten piątek wleciał unboxing z Morele. Czyli wlecie po prostu vlog z Gdańska. Czyli w ten piątek możecie spodziewać się, za tydzień w piątek będzie wynik z konkursami, a w kolejny piątek, czyli za 2 tygodnie, widzimy się we vlogu z Gdańska. No i konkurs trwa aż do 5 maja, link w opisie. Czyli tak jak wspomniałem o tym konkursie, no nie, no nie róbcie sobie jaj, ja tu czekam. Nie, szczepionki poczekają. Zresztą na którą mamy być maksymalnie? Na 19, więc jest 10. Co mi titosz? Jak ty mnie tu titosz? Jak możesz mnie tu titać, kiedy ja kurde nic nie mogę zrobić, bo kurde... Siostra, czemu oni się tu blokują w zasadzie? Jak ja im kurde udostępniam całą drogę? Puścisz mnie? No puść mnie, Tociek, kurde. Zadanie wykonane. Odmeldowuję się. Gdzie ty się, Ania? O, o, widać, kurde, kierowca ciężarówki. Puszcza mnie, no elegancko. Ja bym w niego tego nie przygrzmocił. Dzięki, mordo. Widać, że chłop po fachu. Znaczy, z fachu tego samego. Gdzie zaparkować? Dobrze. Uj, jakie ładne. Transportes Caballeria. To jest, rozumiem, że to się... A, tak się nazywa spedycja. No dobra. Jest, ale są te dźwięki silnika już w ogóle jest uszkodzone i w ogóle wszystko źle. No dobra, tu mamy zaparkować. Jak się zastanawiam, po co im... No to jest jako spedycja jakaś taka dla koni, ja mam rozumieć, tak? I po co im szczepionki medyczne? Koni będą szczepić? Pozwólcie, się wspomogę tą kamerą. Albo i tą. Źle to zrobiliśmy, słuchajcie. Trzeba... Poprawiamy się. No, zjedźmy sobie aż tutaj na przykład. O. I teraz się cofajmy. Za dużo tu jest znaczy w okolicy. Ja muszę się posługać jednak tą kamerą. Czy mi się ten silnik psuje, Bela? Nie, to nie Tuarek, jeszcze. Nie, no nie tak, to nie tak. No złam ją bardziej. O, 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 o. Teraz to, żem połamał ją, proszę. Wręcz. Jezu, ale tu jest ciasno, by zaparkować. No wybaczcie mi, że używam kamery tu z góry, ale to było tak ciasno, by to zaparkować, że to się siok w ogóle. Ja wiem, że to mało profesjonalne, no ale co, co zrobisz? Nie miałam tyle, kurde, nawet manewru, słuchajcie, żeby... Tak na styk to ma być w ogóle. No dobra. Czy ja dobrze widzę, że ja wjechałam aż... Nie, przemyślmy się jeszcze. Poprawmy się, zróbmy to, kurde, perfekcyjnie. Nie, kurde, to jako to wygląda. Nie wiem, się naprawić tę ciężarówkę. Już ciul, że w Portugalii.
Ale musimy, po prostu musimy. No dobra, i wy chcecie powiedzieć, że ja jestem wręcz w dziupli? I no można tak powiedzieć, słuchajcie, jestem elegancko, ale że do tego dojechałam. No chyba za bardzo. O. No dobra. Kurde, ale fajnie, i te magazyny tu są widoczne i to widać. Faktycznie to są jakieś, takie jakieś, wiecie, zbędne tekstury, ale... No kurde, fajnie to wygląda. Wow. Cudo. Dobra. O, trzeba naprawić tą ciężarówkę. Korbka jest tu? Tak. No i oddajemy ładunek. Dobra robota. Szkoda, że nie wspaniale, no ale okej. Okay. Rozumiem, że za dużo właśnie było uszkodzeń. 1,4% uszkodzeń, ale kurde, jestem dalej boskim mistrzem i to mamy 468 tysięcy. Jest! Dojechali. Po prostu dojechaliśmy, słuchajcie, w końcu. O, pójdziemy od razu do mechanika, naprawimy się. I tam sobie, słuchajcie, zakończymy nasz dzisiejszy odcinek, bo kurde, aż wstyd, wstyd jeździć taką, kurde, uszkodzoną ciężarówką po prostu, no. Ale dobra, pojedziemy, naprawimy się, zrobimy co trzeba i tyle. Czy będziemy stać tu w gigantycznym korku? Panie po fachu, tą renatką, piękną, śliczną, nową, niczym pizuś glancuś, puścisz mnie? Puść mnie. Nie puścisz mnie? O cię piorun. No. Albo i nie. Really, puść mnie. Ale wy jesteście niechlu... Ale w tej Portugalii są tacy niemili kierowcy w ogóle. Nikt mnie tu puścić nie chce. Smuteczko. Mech. Dobra. Jedyma! To się prawie w niego. No nie, nie przydzwonił w niego, ale kurde! O! To jest jakiś niewydarzony kamas chyba. O! Dzięki! Trzeba się trochę wrzucić na hama, kurde, jak się długo czeka, nie? Ja już słyszę, jak ten silnik, kurde, tam robię. Trzeba to zara, kurde, naprawić i mieć to złowe, słuchajcie. O, Bozysku, kochana, ale dzisiaj długi odcinek nam wyszedł, pierun, ale no wybaczcie mi, na dawno odcinka nie było, ja się mega stęskniłem za Eurotrackiem, tak widzieliście, chciałam po 1,5 godziny kończyć, ale co wy, nie da rady. Okay. Ja wjadę, ja mam pierwszeństwo, znaczy nie wiem, czy ja tu mam pierwszeństwo w zasadzie. Chyba nie, ale trudno. ja tu jestem cwaniaczek jednak. Ej, ten jedzie ze Schwarzmillerką. Ej, to miło, że widać też, kurde, ten Schwarzmiller na trasie. Ej, ja nie wiem, czy wcześniej widziałem w sumie. Tak się trochę teraz takie... fajnie. No, jedziemy do serwisu Scani. Dadzę mi oryginalne części, się nie wypacę, ja wam mówię. Kolejna trasa za nami. Oby więcej takich. Oczywiście, Aniu, oby więcej. Na wprawy to trzeba. No i mamy ciężarówkę jak ta lala. Możemy wyłączyć, zgasić światełeczka i tu się z wami, słuchajcie, pożegnać. Ja się będę z wami żegnać, mam nadzieję, że materiał wam się spodobał, wybaczcie mi, że no długi był ten materiał, nie powiem, że nie, nie powiem, że był krótki, bo nie był krótki, ale mam nadzieję, że wam się podobał, jeżeli tak, no to wiadomo, łapeczka w górę zawsze mile widziana, widzimy się w kolejnych filmach, trzymajcie się, do zobaczyska, odmeldowuję się, cześć. Szerokości, przyczepności na drodze, uważajcie na siebie, no i... Mam nadzieję, że fajnie spędzacie moje weczkę, że oglądacie to w dniu publikacji. Trzymajcie się! Hejka!